Dzień dobry Państwu. Dobrze mnie słychać? Dobrze. Witamy bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu Sympatyków Sosnowca. Dzisiaj gościmy naszych wspaniałych siatkarzy z Milowic. Kolejni sportowcy, którzy nas zaszczycają swoją obecnością. Mamy nadzieję, dowiedzieć się wiele ciekawego o historii sosnowieckiego sportu, o sukcesach, o wspomnieniach związanych z dotychczasową działalnością sportową. Państwa bardzo serdecznie zachęcam do obszernego współudziału w tym spotkaniu, do zadawania pytań, do luźnej atmosfery. Traktujmy się jak przyjaciele i mam nadzieję, że to spotkanie będzie tak jak dotychczasowe w bardzo przyjemnej atmosferze. Ja sobie pozwolę powiedzieć, kogo dzisiaj tutaj mamy za gościa. Pan Marian Kartas. Chciałem tutaj teraz Grzegorzowi oddać, że tak powiem. Dzień dobry Państwu, chciałem Państwu podziękować. Minęło 1,5 roku, plus minus, gdy organizujemy spotkania Sympatyków Sosnowca. Zawsze Państwo nam towarzyszycie, zawsze w licznym gronie i bardzo za to Państwu chciałbym podziękować. My dla Państwa, Państwo dla nas, to fajnie wszystko się jakoś kręci i nasi goście, że nigdy nas nie zawodzą. Zawsze, kiedy poprosimy naszych gości szczególnych, żeby nas odwiedzili, podobnie jak panowie tutaj chętnie przyjeżdżają, robią to zupełnie społecznie. Za nasze wpadki bardzo chciałbym przeprosić z góry, bo nam się zdarzają. Robimy to w sposób amatorski i zupełnie społecznie. Bardzo dziękuję. Gospodynie jeszcze panią Lizę Krzowską, poproszę dwa słowa. Pani Halina Kazimierczak-Skorę, która dzisiaj miała tutaj przybyć, niestety nie mogła przybyć, natomiast kazała Państwa serdecznie pozdrowić. Ja w imieniu własnym, czyli gospodarza tego obiektu, chciałam Państwa jak zwykle bardzo miło powitać i zachęcić do odwiedzania nas jako restauracji Stacja Sosnowiec. Proszę pamiętać o tym, że świadczymy usługi gastronomiczne i to jest nasza podstawa działalności, natomiast to, co robimy dzisiaj, robimy społecznie zupełnie. Odszedł od nas znakomity szkoleniowiec Andrzej Niemczyk i jest prośba, abyśmy uczcili minutą ciszy naszego znakomitego. Dziękuję Państwu. Chcielibyśmy teraz oddać głos naszym gościom. Ja myślę, że nikogo nie wyruszy, jeżeli podam osobie, która jest obok mnie najbliżej. To jest po prostu szczyt lenistwa, ale bardzo bym prosił. Chciałbym, żeby każdy z Panów opowiedział kilka słów o sobie, jak zaczynał swoją karierę, co dzisiaj robi. Myślę, że to wszystko będzie interesowało naszych gości. Moje nazwisko Jaroszewski. Jestem od początku stworzenia tego klubu w Płomieniu Milowice. Byłem zawodnikiem drugiej drużyny, najpierw pierwszej, potem drugiej drużyny. Zrobiłem to, jak kolega mówi, żeby miał większy wzrost, bym po prostu może grał w pierwszym składzie pierwszej drużyny. Ale mimo to mieliśmy drugi skład, który grał w drugiej lidze, który był na pierwszym miejscu. Koledzy olimpijczycy byli na pierwszym miejscu w pierwszej lidze, także dużo kolegów, którzy grało w tym drugim składzie, później przychodziło do pierwszego składu, uzupełniało. Następnie w roku 1974 dostałem propozycję współpracy z panią Czajkowską Rawską i od tej pory byłem jako drugi trener drużyny żeńskiej. Przez 15 lat w ostatnim sezonie, w dwóch ostatnich sezonach prowadziłem ten zespół. Jak wiadomo, zespół się rozwiązał, zajął ostatecznie 6 miejsce, ale to nie było z powodem tego, że jeżeli chodzi o miejsce, tylko chodziło o finansowe sprawy. Dziewczęta znalazły sobie kluby i przeszły. Jeżeli chodzi o drużynę, to zdobyła, mówię o dziewczętach, zdobyła pięciokrotnie, zdobyli
dziewczęta zdobyły Mistrzostwo Polski w roku 1974, 5. Później był rok 1980, 81, drugi brązowy medal był w 1983 roku. Jeżeli chodzi było bardzo dużo reprezentantów Polski, w sumie tam naliczyłem, że w kadrze Polski było około 17 dziewcząt. Także naprawdę nazwiska bardzo dużo było wychowanych klubu. Po zakończeniu siatkówki miałem troszeczkę przerwy. Później znów zajęłem się podobnie siatkówką, ponieważ ciągnie zawsze. Zostałem komisarzem Polskiej Ligi Siatkówki. Jednocześnie jeszcze współpracowałem z drużyną z Będzina. Później następnie tak samo było z drużyną pierwszej ligi, którą też miałem przyjemność prowadzić przez 2 lata Chorzów-Sokół. Obecnie w tej chwili ze względu na wiek to już nie jestem komisarzem, ale cały czas społecznie pracuję. To tyle. Może troszeczkę krótkie, krócej niż mój poprzednik. Nazywam się Jarek Szopa. Jestem prywatnym podmiotem Sosnowiec. Zadałem 20 lat tutaj w Sosnowcu. Moje największe sukcesy to Puchar Polski i Mistrzostwo Polski. Jestem teraz poza sportem. Nie udzielam się w żadnej zawodzie sportowej. Także jestem wolny do wzięcia. Chciałbym to tyle, bo liczę tutaj na pytanie z Państwa strony jakieś konkretniejsze. No nie wiem, jak bardzo ambitnie Jarek poszedł, bo nie wiem, jak się zmieścić w takiej krótkiej wypowiedzi. Ale ja może tak nawiążę, ponieważ to jest spotkanie normalnie miłośników Sosnowca. I z Sosnowcem to ja może troszkę tak opowiem o sobie, bo ja jestem z Sosnowcem związany tak od początku tutaj, to znaczy, że tak powiem, no, szkoła podstawowa powiedzmy dość nieźle. Mówię już jakieś odsiedlenie. Nie, ja powiem, że jakiś sport mnie tam ciągnął od małego. No ale w tej podstawowej szkole, ponieważ ja pochodzę z Wojkowic, tam była akurat piłka ręczna, to grałem w tą piłkę ręczną na poziomie jakiejś tam klasy. Tam był dobry, normalnie nauczyciel, który był trenerem, wcześniej i od tej piłki ręcznej zacząłem, ale potem normalnie poszedłem do szkoły do techniku energetycznego. No i tutaj trafiłem na wyzwanie, bo w tym techniku energetycznym wtedy jest właśnie, jak ja przyszedłem, to oczy Wany wspaniały, którego chyba tam kojarzycie jego nazwisko, bo teraz do tej pory w zarządzie pracuje Polskiego Związku, prawda? No i wspaniały właśnie był tym zawodnikiem, który pomógł temu technikowi, temu technikom energetycznemu tu w Sosnowcu na imienia tu właśnie na Elonga. No oni wywalczyli pierwszy raz Mistrzostwo Polski Szkół Górniczych i Energetycznych. No i takie było wyzwanie, że oczywiście to była szkoła w kierunku normalnie siatkówki, więc stąd zacząłem normalnie grać, trenować siatkówkę. No i oczywiście udało mi się pod moim, że tak powiem, przywódcem, bo byłem jakby liderem, kapitanem, no wygraliśmy tutaj, jeśli mówię o Mistrzostwie Śląska, jakieś tam miejsce w Mistrzostwach Polski, ale wreszcie wywalczyliśmy to, powtórzyliśmy to Mistrzostwo Polskich Szkół Górniczych i Energetycznych, także normalnie na Łatkowi trochę przytałem nosa, że nie tylko on, nie mu się to udało. No i stąd było zainteresowanie moją osobą poprzez Płomień, dlatego że jako ten junior, który tam osiągnął takie już wyniki, to od razu Płomień gdzieś tam mnie wypatrzył. No i w związku z tym po skończeniu tego technikum od razu gdzieś tam się znalazłem w Płomieniu. W drugiej drużynie oczywiście, bo coś miałem 18-19 lat, tam małe pojęcie o tym wszystkim i się tego wszystkiego uczyłem. No ale oczywiście oprócz tego to była szkoła, no trzeba było skończyć studia, ponieważ w tym czasie dostałem się do pierwszej drużyny. To musiałem te studia normalnie no, przenieść się na wieczorowe, no bo tam to już była drużyna zawodowa, pseudo-zawodowa, że trenowało się do południa i nie mogłem studiować na dziennych studiach, tylko na wieczorowych. Skończyłem Politechnikę Śląską, inżyniera elektryka górniczego ukończyłem, ale w tym momencie angażowałem się w sport,
to mówię, chyba już nie będę tym inżynierem miał okazji pracować. No i w tym czasie skończyłem tylko drugi fakultet na Akademii Wychowania Fizycznego, studia trenerskie, w piłce siatkowej. No ale tak się zdarzyło, że w czasie tej kariery, no, żeśmy w tym płomieniu tak się rozwijałem się razem z tym płomieniem. No i w pewnym momencie udało się. Zawsze żeśmy rywalizowali z Resowią. No i w tym momencie żeśmy tą Resowię normalnie obrali. Wygrali to Mistrzostwo Polski. No i za tym oczywiście poszedł puchar. No i właśnie w związku z tym ten puchar Europy, no to już było wtedy normalnie... może nie było tak w sensie tak ciężko jak to Mistrzostwo Polski, ale w sensie wartościowym na zewnątrz. Jeżeli chodzi o to, o jakiś tam rozwój i tak dalej, to był ten puchar. I chciałem powiedzieć, że w tym momencie, jak zawsze to idzie z pewnym poślizgiem. Jak żeśmy po tym mistrzostwie wygrali ten Puchar Europy, to w tym czasie żeśmy nie powtórzyli, nie obronili mistrzostwa, bo byliśmy tak zafrapowani tym pucharem. Ale przegraliśmy z Olsztynem i w tym roku coś im zdobyli puchar, nie zdobyliśmy mistrzostwa, nie obroniliśmy. Obroniliśmy to mistrzostwo na następny rok, żeśmy znowu ponownie zdobyli mistrzostwo. Ale w tym momencie, normalnie startując w Pucharze Europy, zdobyliśmy tylko trzecie miejsce, tylko i aż, bo w sumie normalnie to jesteśmy do tej pory jedyną drużyną, która zdobyła w Pucharach Mistrzów Kraju, jak i pierwsze miejsce, jesteśmy jedyną drużyną. I nawet tego trzeciego miejsca, bardzo długo tego drugiego, też już mówię, nikt nie wie. Teraz to już się troszeczkę tam, powiedzmy, wyrównało. No teraz są wielcy, ale Krzysiu, ty jesteś większy. Powiedzmy. Puchar Europy nikt nie zdobył jeszcze. No właśnie, nikt nie zdobył. Siatkowcy na przykład. Dlatego mówię, ja jestem tak troszeczkę rozczarowany tą sytuacją, która jest aktualnie teraz. Tak może od razu powiem na ten temat, może to będzie w dalszej dyskusji, ale powiem krótko, że siatkówka została pięknie normalnie, bo dziewczyny, my razem ustanowiliśmy najmocniejszy ośrodek wtedy w tych czasach. Tylko to były czasy jeszcze normalnie, prawda, komuny i wtedy ten sport pseudozawodowy był nieoficjalny, to znaczy było się zatrudnionym w jakimś zakładzie, było się zwalnianym z pracy, delegowanym i tak dalej, trenowało się jak zawodowcy, czyli dwa razy dziennie i to wszystko grało. No i potem nastąpiły te czasy przemian, 89 rok i tak dalej, czyli to zawodowstwo, zawodnicy wtedy normalnie oficjalnie byli tylko na etatach zawodniczych, mieli kontrakty, wszystko to było uchane. I w tym czasie ten płomień jednak funkcjonował. Powstał ośrodek, prawda, COS-u, były tam normalnie z adresem hotelowym, była hala, były szkolone dziewczyny całe, najlepsze, gdzieś tam siatkarki z całej Polski były szkolone. Tylko zostało to zmarnowane przez takie czy inne ogłady. No, nie będę mówił, dlaczego zostało to przeniesione do Szczyrku, bo tam pasowało panu młodemu Wagnerowi normalnie, żeby tam było, a nie tutaj. Już tak notabene, tylko do kogo mam żal? Mam żal troszeczkę do aktualnych władz, które niby ten sport normalnie preferują, ale raczej w kierunku piłki nożnej. Te dawne normalnie filary z tym Sosnowiec normalnie jednak zasyną nie tylko nawet na łonie kraju, ale na łonie normalnie, powiedzmy, zawodowym. Na łonie tutaj międzynarodowym, to nie zostały powstrzymane. I teraz wiem, że tam na tym płomieniu no jest ta drużyna tych chłopców, oni nie mają podstawowych, najdrobniejszych pieniędzy, żeby jechać na mecze, na tą ligę, w której występują i tak dalej, a mogliby normalnie awansować. Ja nie wspomnę o tym, że cała dobra robota, która była w płomieniu zrobiona w tamtych latach 70. i 80. początkowych, co się działo stąd, że wszyscy tutaj, dużo z nas, tych wszystkich zawodników, było jednocześnie trenerami w szkółkach, które były na całym terenie Sosnowca, były klasy sportowe i tam normalnie szkoliła się młodzież. W wielu szkołach i z tej młodzieży potem, jak już nie był taki dobry, żeby grać w płomieniu, bo to była jednak jakaś tam ranga i klasa, to grał w zespołach, które były i Kazimierz, i Grodzic, i gdzieś tam te wszystkie ligi drugie okręgowe, to wszystko tam młodzież zasilała, czyli to była piękna, ogromna robota, którą bardzo zrobiłeś. Mówię o szkoleniu młodzieży i z tej młodzieży powstają potem te talenty. No i teraz troszeczkę to zostało, że tak powiem, ukręcone i już pan prezydent normalnie tylko chroni w tej chwili piłkarzy. Pan prezydent Chęciński. Także apeluję, jeżeli państwo gdzieś macie okazję tam gdzieś mieć znajomych, przyjaciół w Radzie Miejskiej czy w Łazach,
który jednak jako siatkówkę walczył, bo walczył, to był naszą niezmienną sosnowca i troszeczkę ona dostała. Ja sam problem jest z poszukaną, bo to jest właśnie. No więc właśnie. To od tego my jesteśmy. No tak jest. No, no, no tak sam jest, to mówię. Witam serdecznie. Ja tutaj muszę krótko powiedzieć, że pani Iza, która poprosiła mnie, żebym tutaj namówił wszystkich byłych zawodników Płomienia i oni dotarli. Także dziękuję wam serdecznie, panowie, że znaleźliście chwilkę czasu dzisiaj na to, żeby tutaj się spotkać między sobą, bo takiego spotkania już dawno nie było, myślę, w takim gronie nas tutaj. Co prawda było to, bo ja organizuję takie spotkania co roku, natomiast ja nie miałem przyjemności być na tym spotkaniu, także w tym gronie dawno się nie widziałem i bardzo z tego powodu się cieszę i jeszcze raz dzięki serdeczne, że przybyliście. Natomiast wam państwu tak samo za to, że przybyliście i mam nadzieję, że pytań będzie dużo. Natomiast krótko o sobie, no co ja nie jestem rodowitym sosnowiczanem, natomiast od 4 roku życia mieszkałem w Milowicach i mieszkam do tej pory w Milowicach. Miałem przyjemność do szkoły podstawowej. Tam też uczyłem się siatkówki, grałem na trzepaku i później podglądałem, jak grał Krzysiek Kasprzyk, jak grał Wojtek Jarzewski, jak grał później Zbigniew Zarzycki, jak grał świętej pamięci Kawłowski, Bosek, Sadalski i inni zawodnicy, których tutaj bym wymieniał i po prostu no, później miałem tą przyjemność, że przez moment pierwszym moim takim prawdziwym trenerem był trener Zarzycki, tutaj siedzący obok mnie. Miał jak, no zapomniał, jak miał chwilę czasu, to tak tylko to co Krzysiek powiedział, że właśnie trenerzy też znajdowali czas z tego pierwszego zespołu na tyle, ile ten czas im pozwalał, przyjeżdżali do szkoły, trenowali nas i to było największe wyróżnienie dla nas. No co, z tą drużyną nie miałem takich sukcesów wielkich, jak tu panowie, którzy zdobywali Mistrzostwo, Puchar Europy, czy trener Zarzycki, Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Olimpijskie. Natomiast ten Puchar Polski, który w 1985 roku razem z Jakiem Szopą zdobyliśmy w Kielcach, to takie największe moje osiągnięcie. Natomiast oprócz tego no, grałem w reprezentacji, byłem na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata. Prawie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles, ale przez układ polityczny tam nie dotarliśmy. Pojechaliśmy na inne zawody, na kupę, tam zajęliśmy 3. miejsce. Później uznała nam ten medal jako medal olimpijski. Co jeszcze? No, później wyjechałem do Niemiec, tam ta kariera moja, grałem 10 lat, zdobywałem. Tamta kariera taka, powiem, zawodnicza była troszkę fajniejsza, bo i Puchar Niemiec, między innymi z nieżyjącym od wczoraj Andrzejem Niemczynkiem, który miałem też przyjemność 2 lata współpracować jako zawodnik, później w reprezentacji Polski, jako jego asystent. Także trochę się tego na tego. Obecnie jestem dalej trenerem, pracuję w Bydgoszczy, przepraszam. I no, chyba zakończę tą moją pracę, że tak powiem, z siatkówką do końca moich dni. Dziękuję serdecznie. Ja przede wszystkim nie mam tyle sukcesów, co kolejce. Przykro mi to siedzi, ale myślę, że to tak widzę po twarzach, to pamiętam tych kibiców niektórych. Tam pamiętam tam panów, co z lewej strony na trybunie siedzieli. Panie są młode, więc mnie nie muszą pamiętać wszystkie. No cóż, grałem w Płomieniu, fajna paczka była, fajna atmosfera, zresztą notabene przyszedłem dlatego do Płomienia, że to był chyba jeden z niewielu klubów nastawiony tylko na siatkówkę i mieliśmy, powiedzmy sobie szczerze, znaczy pan się nie dziwi, tak, tylko na siatkówkę, bo to byli piłkarze jacyś, nie tam, ale tak, ale była siatkówka i sala była do dyspozycji kobiet i mężczyzn. I
I to mi się podobało. Mieszkałem w hotelu robotniczym, nie narzekałem, fajnie miałem. To był czas, jak cieplutko było w domu, kotłownia była pod podłogą. Pan dyrektor, jak tylko się zadzwoniło, że potrzeba tonę węgla, natychmiast. Dzisiaj człowiek musi się oszczędzać, przedtem żył we wspaniałych warunkach. To żart oczywiście. Znaczy nie żartuję. I mieszkałem do ile tam było? 100 metrów od hali. To mi się podobało, bo na trening natrenowaliśmy naprawdę sympatycznie, 3 razy nawet dziennie czasem, także nie było czasu na dobre zjedzenie obiadu, prawda? Ale fajna atmosfera. I tak powiedziałem, to był wtedy taki, nazwijmy, dzisiaj mówią o zawodowstwie, jak patrzę na te treningi, to mi się wydaje, że to raczej te kajfowskie. Bo ja nawet żartuję czasem, że ja nie byłem na obozach sportowych, ja byłem na obozach koncentracyjnych. Bo za świętej pamięci Jurka Wagnera trenowaliśmy tylko 9 godzin. Nie wolno było chorować. Nie było, tylko trener decydował, kto jest chory, a kto zdrowy. Także można sobie pójść do lekarza, ale to było uzgodnione, zdrowy. No tu nie mówię, nie żartuję, bo na przykład całą rolę pamiętam, jak Tomek Wójtowicz, Edek Skory, Jurek Wagner zachorowali chyba dlatego, że było chłodno. Zachorowali, mieli ogromne czeraki. Proszę sobie wyobrazić tych, dzisiaj sobie tego nie wyobrażam. Oni trenowali, krwawili na ten, dosłownie mówię, krwawili i trenowali. Mnie obeszła ta choroba, ale takie były przedtem warunki. Ale ja to wspominam z uśmiechem i tak nawiązuję, przepraszam, że żartuję czasem, bo sport dla mnie to nie był cierpienie, mimo wszystko. To była fajna przygoda, a tu po imieniu, tym bardziej, bo była naprawdę fajna paczka, którą się w tym, co wspomniałem, tam gdzie mieszkaliśmy w hotelu robotniczym, no tam były zabawy, proszę Państwa. O, to są wspomnienia, prawda? Sport był tylko dodatkiem do tych zabaw. I to wszystko, co zdobyłem, bo nic wiedziałem, a nie, 3 olimpiady tylko, ale to tak. W międzyczasie, i nawet żartuję, bo byłem na wszystkich olimpiadach na M, to znaczy Meksyk, Monachium i Montreal. I cholera nie wiedziałem, że następna była w Moskwie, bo mnie jeszcze został, ale nie wiedziałem, że to w Moskwie. No, ale no trudno, zakończyłem karierę na Montrealu, a tam mówię, na koniec to sobie zdobędziemy złoty medal, nie? To zdobyliśmy, to też bez fatygi żadnej, bo tam 11 meczów, tylko 3-2, to tam co wiecie Państwo, to już żadne, to małe piwko, jak się mówi. Także sympatycznie przeżyłem swoje życie sportowe. O, tak bym powiedział. O innych rzeczach nie możemy rozmawiać. Także tyle mówię o sporcie. Bardzo panom dziękujemy za te wzmianki sportowe. Na pewno będzie dużo pytań. Chciałem nadmienić jeszcze tutaj wśród naszych gości. Jest jeszcze pan Piotr Hałasik, który nam zawsze godnie uczestniczy we wszystkich naszych spotkaniach i tutaj zawsze aktywnie z nami współpracuje. Może pan Piotr dwa słowa zamienił, uznaje, może jeśli można prosić. Pan Piotr jest bardzo ściśle związany z Świadkówką, dlatego ośmieliłem się prosić. Proszę Państwa, ja chyba jestem w najtrudniejszej sytuacji, bo spotkanie powinno być podzielone płomień 64-90 i to są największe znakomitości. Natomiast od 92 roku, to Jarek też może powiedzieć, to już praktycznie płomień, kiedy spadał do drugiej ligi, łączył się z Kazimierzem, to przyszły całkiem nowe czasy. Ja przyszedłem do Płomienia, z Płomieniem byłem związany 12 lat jako działacz, bo byłem prezesem, a na koniec właścicielem tego klubu. Ale mam tak jak wspaniałe, mam wspomnienia, tak Płomień mnie najbardziej kosztuje w sercu, bo wśród wielu was ja jestem pogrobowcem Płomienia, ponieważ w 2007 roku, w 2008 roku, przepraszam, zaprzestałem finansowanie tego klubu. Klub, tak jak wcześniej Państwo, jak tutaj wcześniej mówili, klub zajął 6. miejsce bez żadnych zobowiązań, no 8. ale w każdym razie nie barażowy, nie spadał z ligi, nie miał żadnych zobowiązań, żadnych długów. Wtedy prezydentem był niejaki pan Górski,
w ogóle nie interesował go klub, nie chciał współfinansować. Na jego obronę mogę tylko powiedzieć, że nie było ustawy o sporcie kwalifikowanym, tak jak dzisiaj, że gminy mogą dokładać do działalności sportowej klubów z danego miasta. Ale w tym okresie też dla mnie to takim krótkim. Zdobyliśmy 2 razy Puchar Polski i Rad Mistrzostwo Polski. Więc dla mnie ci panowie, którzy są, no szczególnie bez względu, żeby się nie obrazili, to pan Zarzycki, no jest gwiazdą, bo ze skromności tam tylko się myknął. Jest to złoty medalista, bo tak mówię na tej olimpiadzie, ale to jest no, ikona siatkówki. Znamy wszystkich złotych medalistów, z niektórymi jeszcze do dzisiaj się przyjaźnię. Ale dlatego to się cieszę, że tutaj zostałem wywołany, bo ta zadra, która jest i która mnie boli, kiedy mówią, Hałasik, ty zniszczyłeś siatkówkę w Sosnowcu. Kiedy kończyłem finansowanie, przedstawiałem, zrobiłem spotkanie, powiedziałem, że ten klub bez długów za symboliczną złotówkę mogę sprzedać, bo to spółka akcyjna była. Gwarancją tylko miało być, że przez rok musi być zapewnione finansowanie. No niestety było dużo rad, weźmy kredyt, weźmy inne jakieś rzeczy, tylko ten kredyt nie wiadomo po co. I to jest tylko ten ból, który mi został. Jak wiecie, ja z wykształcenia jestem ekonomista, doktor ekonomii. Całe życie byłem związany z energetyką. Niestety z władzami miasta, chociaż byłem po imieniu, ale nie było mi po drodze. Chciałem wszystko zrobić, żeby ten klub był i ta siatkówka, tak jak rozmawiałem z władzami, że Sosnowiec po 90 czy 89 roku się skończył. Jego wizytówka poprzez przemysł ciężki. Ja jak byłem młodym człowiekiem, mogłem jechać w każdy zakątek Polski i wszyscy wiedzieli, gdzie jest Sosnowiec. Dzisiaj mam ponad 60 lat. Ja z młodzieżą w Polsce, jeżeli mi się uda rozmawiać, to naprawdę tak nie wiem, gdzie jest Sosnowiec. Mówią, a tam może gdzieś na Śląsku i koniec. I kiedy rozmawiałem z władzami miasta, że jedyną wizytówką to zostaje nauka, bo myślałem, że będziemy się rozwijać poprzez miasteczko jakieś uniwersyteckie i sport, powiedziałem, bo przemysł ciężki trzeba sobie w buty wsadzić, to niestety opcje tam polityczne, takie czy inne były, sport ich nie interesował. Także panowie, to naprawdę dla mnie jesteście ikoną. Ja w siatkówce byłem zakochany, wyszedłem z koszykówki, ale do siatkówki trafiłem przez przypadek. Kiedy przyszedł, też był przede mną pan Grenda, był prezesem i mówi, żebym nie mógł przyjść. A po co? No po co miałem przyjść? No, przyjść, bo szukali pieniędzy. I tak trafiłem wtedy do Płomienia. Dzisiaj nie będę mówił, ile wydałem własnych środków na prowadzenie tego klubu, a po raz wtóry powiem, że skończyło się to dla mnie naprawdę niemile, bo ci, którzy byli i wiedzą, jak to było, że nie miałem palca, nie dotknąłem do tego, żeby ten klub został zredukowany, to tylko, no nie mam słów, bo to jest dla mnie najgorsze. Dzisiaj, mówiąc, na sam koniec chcę powiedzieć, bo ukazał się przedwczoraj artykuł, u mnie w gabinecie jest Puchar Europy, ten, który żeście tutaj zdobyli. Ale też nic pan tego też nie dopisał. Ten puchar ja wykupiłem od komornika. Nikt nie powiedział, że po tych strasznych, ciężkich rzeczach majątek Płomienia był wyprzedawany. Ten, który był w Milowicach. Tyle, ile udało się wykupić, tyle go wykupiłem. A puchar był dla mnie najważniejszy, bo to była wizytówka. Dzisiaj też nikt o tym nie wie. I nawet przez myśl mi nie przeszło. Znak Płomienia, nazwa i tak dalej. Ja jako Piotr Hałasik, ja go opatentowałem. Ten znak jest moją własnością.
ale nawet by mi przez myśl nie przeszło, żeby drużyna z Sosnowca nie mogła bez mnie, nie mogła grać pod tą nazwą, z tym symbolem i z tym znakiem. Dlatego wielu ludzi mówi dużo o sporcie, o tym wyczynie, ale nie każdy z nas uderzy się w piersi, kto z nas ile dał na ten sport. Są ludzie przecież w Sosnowcu, nie tylko Wita Piszczy. A jeżeli byśmy chcieli zrobić, przecież Sosnowiec jest do dzisiaj, ta spółka akcyjna, którą był Sosnowiec, jest do dzisiaj. Ja ją przekształciłem, ona ma tylko inną nazwę. Ale jakbyśmy tutaj zrobili, dobrze, robimy, poszukujemy sponsorów, ale sami też będziemy dawać. Powierzcie mi, jeden się znajdzie, albo dwóch i nic więcej. W każdym razie, ja kończąc to, chciałem jeszcze raz uścisnąć rękę, bo to naprawdę są ikony sportu sosnowieckiego. I chciałbym, żeby wyjście następnie ponad wszystkich asystami, żebyśmy dziękowali za takie sukcesy i za taką chwałę, jak dla naszego miasta. Oni swoim sercem i swoją grą oddali. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakiekolwiek pytania, to ja oczywiście mogę podejść z mikrofonem. Czy jest ktoś chęty? To ja pozwolę sobie rozpocząć. Bardzo chciałbym poznać informacje, szczegóły ze względu na to, że jestem relatywnie młodszą osobą. Nie było mi dane współuczestniczyć, żyć w Państwa w czasach sukcesów. Chciałbym uzyskać informacje, jak wyglądały podróże zagraniczne w trakcie pucharów, bo dowiedzieliśmy się bardzo dużo ciekawych historii, anegdot od naszych sosnowieckich koszykarzy. Może panowie też mają jakieś wspomnienia związane z zagranicznymi wojażami w trakcie pucharów? Jeżeli tak, to bardzo proszę. Nie ma sensu. To pucharz. Ma tyle, że za nie mówię. Nie, ale właśnie, bo tak jak tutaj zrozumiałem z pytania, to chodziło o takie rzeczy jakieś anegdotyczne, które by były jakieś zabawne czy inne. Dla mnie to się kojarzy z jakimś nieustawicznym pasmem bardzo ciężkich normalnie wysiłku, dlatego że myśmy to, ten puchar odbyło się w czasie normalnych rozgrywek ligowych przeważnie, czy jakiejś takiej przerwy, więc to była normalnie powiedzmy podróż tym samolotem na tamte czasy, to do lata 70. i tak dalej, też tak się nie latało powszechnie jak teraz, ale generalnie to była podróż w jednym dniu, a na drugi dzień się grało. I po tym meczu normalnie się wracało z powrotem i rozgrywało się mecze ligowe. No, przede wszystkim przecież sam wyjazd, prawda? Tak. No tu sobie ci młodzi. No dzisiaj wsiadacie sobie w bus, rozkładacie i karusi. Chłód, zimno. Ja pamiętam, że nawet drzwi się plastrem oblepiało, bo wiało powietrze. Przy powrocie i tak się mówi. I przedtem dzisiaj są po jednym meczu zmęczeni, prawda? A my żeśmy grali w lidze sobota i niedziela rano. I dopiero powrót do domu. Także to nie było tak, że się wracało wypoczętym i dzisiaj, jak Państwo widzą w telewizji, to wszystkich siatkarzy, piłkarzy, jak podjeżdża ten bus, to podjeżdża jakaś willa dla mnie, hotel podjechał. Bo my to busi przyjeżdżał nasz, jak tam się nazywał, nasz kierowca. Znany to był nasz, który nas woził. Wiedzieliśmy, kiedy ma przycisnąć, żeby się przycisnąć. To był wesoły autobus jechał. No bez tego nie Państwo słyszą. Takie były podróże kiedyś. Także jeżeli chodzi o te podróże, to jak to mówimy, no dwa finały były, jeden był w Bazylei, drugi był w Brukseli. No więc to akurat nie jest to uciążliwe normalnie, powiedzmy, bo tam ten lot tym samolotem, no Bruksela ma lotnisko, Bazyleja ma lotnisko, także stamtąd było blisko do tego. Natomiast te wszystkie normalnie poszczególne szczeble, eliminacje, które były, to były bardziej uciążliwe i tak dalej. No, pamiętam też tak, że przespało się na lotnisku całą noc, bo samolot wypadał, tak, inne rzeczy. To były normalne rzeczy, gdzieś tam się nawali na torbach, przyleżało. I
tak dalej. Ale to jeszcze nie jest tak. No właśnie, a wtedy przy tej żelaznej kurtynie, to słuchajcie, no to jest prawda. Że w latach 70. jechać na zachód i tak dalej, to była przygoda. Cała rodzina. Cała rodzina oczekiwała na jakieś normalne, prawda, prezenty, gdzieś się było. Mestru nie walczy, on się pokończy 3-0 i tak kupić, co kupić. Ma motywację. Motywacja do uprawiania sportu, proszę państwa. No dzisiaj, co to za przyjemność, jedzie nic nie kupuje. A przedtem to Krzysiu, to wiem, Nivea, Benerdea. To była zabawa przecież. Także to, proszę państwa, wszystko było anegdotą. Patrząc na mnie, pracuję poważnie. Patrząc na dzisiejsze czasy, prawda? Bo jak się dowiedziałem w wywiadzie w telewizji chyba przedwczoraj, nie wcześniej, jak piłkarze przylecieli do Władysława. Nie. To do Juraty. Jeden z piłkarzy dyrektorowi zadał pytanie, że on przyjeżdża z dzieckiem. I czy jest wanienka dla dziecka? Więc ja sobie powiedziałem, no milioner za 20 zł plastikowy wanienkę nie może kupić, nie? To mówię czasy, a my, proszę państwa, przyjeżdżaliśmy, no tak, no Bania też ktoś był w kraju. Przecież było kiedyś w kwiecień, zakręcało się kaloryferki, prawda? Centralne, to ci państwo, którzy są w Polinie, pamiętają, młodzi ludzie, się zakręcało centralne, no ale mieliśmy wyniki. 15 kwietnia. No, dobrze pani mówi, jeszcze wiosny nie było, a nie może głód, wiesz, to pierwszy raz. Chłód, brud, nawet może brud to nie, ale zimno, proszę sobie wyobrazić, treningi, spocą 3 razy dziennie, wszystko popocone, prawda, mokre, nic nie schnie i o godzinie się skończyło o 10, znaczy zaczęło się o 10, skończyło się o 1, obiadeczek, no i w ten mokry sprzęcik, kopca jeszcze raz i na salę, jedziemy od nowa. No chyba dzisiaj nie do pomyślenia, te wanienki, przecież ten zawodnik nie wchodzi na zwiesku, to bez wanienki, dziecko. Proszę państwa, hotel 5 gwiazdkowi, no, w takim dziadostwie mieszka. Także takie są, mówię, to jest śmieszne, prawda, a na tamte czasy, ja tu nawet widzę te gazety, prawda, jakie żółte są. To przedwojenne. No więc mówię, no jeszcze lepsze. Także to były, każdy wyjazd był anegdotą, zabawą. To było przygotowanie, wałówki i tak dalej, bo przecież też nie było tak, bo w Polsce jeszcze były diety, nie? Jak się jeździło na ligę, no, dwie dychy na wydanie i teraz szukaj restauracji, żeby coś zjeść, prawda? Bo na całym świecie Marian grał, ja też grał, nie istnieją diety przede wszystkim, bo zawodnik diety, no ile mu się chce i co potrzebuje. Za naszych czasów niestety taka była prawda. Nie można sobie było stanąć, gdzie się chce i żeby porządnie coś zjeść. I nikt narzekał, szczerze mówiąc też. Także takie były czasy, ale nagrodą za to były wyjazdy, że się zwiedzało świat, że się jeździło. To Krzysiu był 2 razy przecież w Szwajcarii, prawda? Drugi pochał był Rosek. Ale to Krzysiu nie mógł, to co powiedziałem. Ale to były wyjazdy. Tacy ludzie, jak siedzieliśmy, sobie wspominali. I wtedy właśnie samolotem się leciało na finał, ale na eliminację to pociągiem albo autokarem. Także do tych krajów tutaj, powiedzmy, czy do Budapesztu, czy gdzieś, to nie było takiego do... A jak było z dowodami tożsamości? Proszę. Z dowodami tożsamości. No bo musieliście mieć paszporty, wizy. To się oddawało na milicji. Na milicji, tak. No ale czy na przykład zdążyliście całą grupą dostać, czy na przykład dostało 10 osób, a 2 jeszcze czekały? Nie, sam nie przybyłem. Jeździć, jak mi się podoba. Zapomniałem, że NRD na przykład trzeba zaproszenie. No.
No i poleciałem zespołem na lotnisku mnie w Berlinie. Pan nie wejdzie. Ja to nie wejdę. Trener nie wejdzie z mnie, bo pan nie ma wizy. Ja myślałem, że one mogą, to ja nie, to lepiej jeszcze wtedy. No to mnie dobra, to ja śpię na lotnisku. No, no i okazało się, że stacji nie było takie straszne, tylko powiedzieli mi, żebym się nigdzie nie meldował. Mówię, to już załatwią, że mnie w ogóle nigdy w NRB nie wybrał. No co? Nie, przeszły te kontrole, a ja szluz nie ma wejścia. To zbierzemy się, przyniesiemy jedzenie. Ja tu śpię, ja nigdzie. Jutro przecież wracamy. Nie? No ale chyba byłaby duża afera, że bez trenera, więc zespół, więc wpuścili. Ale takie były kiedyś czasy. Na tej podstawie Barajara kręcił Misia, bo tam Stanisław Kołuski też wyjechał. No. Stał z Kołuskami, to żona mu wyrwała karmę. Nie mieliśmy całe życie wejść. Warunki warunkami, a panowie, siatkówka lata 70, siatkówka dzisiaj, jakie macie porównanie? Pepeki mają lepsze. Codziennie ja widzę w meczu inne pepeki ma. A ja miałem jedną parę, panie w tym schowane na mecze ligowe, wyczyszczone. Taka była prawda, bo dostawaliśmy tam załóżmy jedną parę czy dwie chyba na sezon, prawda? No to one były pieszczone, to one były w szafie schowane i tak dalej. Bo Grudziądz był dobry, to była taka firma, nie wiem. Opowiedzę, że firmy jeszcze są, ale już to nie trochę Grudziądza, a świat nie przetrzymał. Nogi krwawiły dosłownie na tych szwach. I pewnie gasto się tą młotkiem zbijało, albo pilnikiem się ścierało, żeby nogi nie krwawiły. Takie były nawet, żeśmy za naszej lat były pepeki wagnerowskie, bo takie na, kiedyś nas wzięli, na, jakie mają zrobić. No i one miały opony po prostu pod spodem. Także to było takie, nie, czasem było ciężko się oderwać od ziemi, bo były ciężkie te szkolenia. No i takie były różnice, no dzisiaj sprzęcik, no to wszystko, no co by nie mówić. No nie, ale szczerze mówiąc, jedna uwaga tutaj do tego pańskiego pytania o te standardy i tak dalej, co się zmieniło. Więc moim zdaniem normalnie poszła zdecydowanie średnia wzrostu, poszła normalnie w górę. Siatkówka przeniosła się normalnie o 20 cm wyżej i myśmy tak jak Zbyszek i ja nadrabiali to skocznością w tamtych czasach normalnie, bo no, powiedzmy poniżej 90 wzrostu, to jak ja mam czy Zbyszek, to trzeba było naprawdę skakać wysoko, żeby dobrze sobie radzić w ataku, a szczególnie w bloku, gdzie trzeba to z miejsca skoczyć, zawisnąć. Skoczyć z miejsca, zawisnąć. Może być bez tego, tak? Bez mikrofonu? Może być bez mikrofonu. Tak. I na przykład najwyższy siatkarz wtedy w Polsce właśnie był w pomieniu Jurek Malinowski, który jak przychodził, to miał normalnie, jak był młody, miał tam poniżej 20 lat, to miał 2,7. W trakcie tego te 4 cm jeszcze pociągnął, także miał normalnie 2,11. I na tamte czasy był najwyższym siatkarzem normalnie i w Polsce, i w Europie, bo jak żeśmy po tych pucharach jeździli, to nie było po prostu wyższego. I on miał tą przewagę właśnie, że mógł do tego bloku sobie tam lekko się spiąć na palce, skoczyć szybko, czyli zdążyć do tego. A ten mały taki jak ja, czy jak Zbyszek, to jak skoczył do tego bloku, żeby wysoko złapać i skoczyć, to skoczył i wisiał, zanim spadł i drugi raz by chciał skoczyć do tego podwójnego tempa. Teraz zobaczcie, teraz takich ludzi, którzy teraz, słuchajcie, ten Jurek normalnie walczy normalnie z tą swoją niesprawnością, ten Malinowski mówię. Bo on, bo za niego trzeba było obronić, za niego trzeba było, no tam już przyjdzie się to jakoś radził, ale mówię w sensie takim, że jednak ten wysoki człowiek był mniej sprawny od tych normalnie powiedzmy mniejszych, tak jak my. I, a teraz normalnie ci młodzi to są tak, że ma 2,20 wzrostu, 2,15 i on jest pełnosprawny, on się przewraca, przewroty w polu, broni, wszystko i tak dalej, więc tutaj się normalnie ta, że tak powiem, zmieniła ta sytuacja, że tu się przyniosło troszeczkę o tą wysokość normalnie wyżej, jeżeli chodzi o tą siatkówkę, chodzi o wzrost, czyli takich ludzi normalnie wysokich jest dużo więcej w tej chwili. No zresztą sami widzicie, są niektórzy nie do zatrzymania, bo jak ci Rosjanie tamten czy inny, który normalnie ma te 2,11, 12 czy 15, 20, ale przy tym skacze tak jak normalnie, jak wy, koło meta tej różnicy ma, czyli prawda, no to w tym momencie no, on atakuje faktycznie nad blokiem normalnie. Nie, ja mam trochę inne zdanie, no. Dlatego że
Ja wierzę w człowieka i limity człowieka są takie, jakie są, prawda? Bo jak Krzysio tu wzrost, to nie ulega wątpliwości, że wtedy nie było tylu zawodników, tak mówię, jeden, dwumetrowy, a reszta to tam, załóżmy, że coś tam ponad 1,90 m. Możliwości ludzkie są takie, jakie są. Jak tu Krzysiu mówi o skoczności. My skakaliśmy, ja tam gdzieś tam coś ponad metr, może centymetr, może mniej. Faktycznie byłem skoczny, ale dzisiaj to samo. Nie ma człowieka, który skacze 1,5 metra, prawda? Bimon w skoku dał 8,90 i do dzisiaj nikt tego nie skacze. Także mimo warunków, mimo wszystkich innych rzeczy. Ja bym tu zwrócił uwagę na to, że dzisiaj jest łatwiejsze trenowanie, ponieważ zawodnicy na specjalnych dietach, prawda? Niestety zdawaliśmy, nam dali kartofle, kapustę skarbowego i wal tam jedzie z koksem. Nie? Tam ci jeszcze powiedzieli, nie, dzisiaj gramy z Niemcami. Za 39, dawaj z nimi. Ruski, dawaj, chociaż Rosja zawsze robiliśmy, szczerze mówiąc. Ale to były podniety do sportu. A dzisiaj ja widzę, że oni sobie między chodzą przez siatkę, się śmieją, witają cię, całują, prawda? To ja nawet jak byłem trenerem, zabraniałem takich rzeczy, bo to słabawo wpływało na takie morale zespołu, prawda? Jak już kolegę, no to już takiej tremy nie było, jakby grali przeciwko koledze. A ta atmosfera właśnie takiej czystej rywalizacji sportowej. To było wspaniałe wtedy. Ale mówię, to w tych jest w sprzęcie, w odżywianiu się zawodników różnego rodzaju, przecież te wszystkie takie te sprawy, odżywki i tak dalej. To u nas tego nie było. To nie było co. Jak ja kiedyś na obozie zaproponowałem pani, żeby nie dawała zawodnikom kotleta mielonego, tylko raczej mięso, to mnie mówi, panie, jest marudny, co panu chodzi? Mówię, ale ci chłopcy to jest kadra Polski i oni nie są w czasach, tylko oni są w pracy. Ale to się dziwili, no o co panu chodzi? No nie, no można to papieru toaletowego w ten kotlet, niech się nale i przybędzie walił, bo się grał. I my z tego sobie sprawy nie zdawaliśmy. Ale to jak mówię, to była, jak dzisiaj się śmieję z tej całej sytuacji, bo to przecież nie ja jedyny, tylko wszyscy mieliśmy takie. I dlatego, że ja mówię taką anegdotę, powiem, jak zajechaliśmy do Meksyku na moją pierwszą, w ogóle pierwsza męska olimpiada. Bo w Tokio były tylko kobiety, mężczyzn nie było. I w Meksyku i po iluś tam godzinach, bo tak jak tutaj chłopaki mówili, podróż przedtem, to nie była tak, że wsiadamy w Warszawie, w samolot, prawda, no i wysiadamy w Tokio. Nie, bo taniej było przez nie tam Kutno, Radom, tam gdzieś jeszcze z pięcioma, po trzech dniach ekipa docierała, prawda, na tym jedzeniu w samolocie. Chociaż nie było źle, w samolocie wtedy były gorące posiłki, no mówię, a przedtem były. Także jak zalecieliśmy do Meksyku, no moja była, na wszystkie była pierwsza olimpiada, no i tak my z tym wstydem, bo to w nocy gdzieś tak było, czy by się nie dało gdzieś zjeść we wiosce olimpijskiej. I wszyscy zdziwieni z tych organizatorów, restauracje, wszystko. No są 24 godziny na dobę otwarte. A u nas o 9:00, 10:00 kucharze do domu, nie? Już tylko można sobie było zjeść, wypić wódeczkę i jakąś kanapeczkę. I w Meksyku pamiętam, kurde, pierwsza taka taca nałożyłem sobie do sercewi, bo we wiosce jest wszystko gratis dla olimpijczyków. Taka taca nałożył każdy. Widzę, że każdy troszeczkę przesadził, bym powiedział. I to tak polegało na tym, że ja tu na tacy mam jakieś, mówię, kurde, ale fajne jedzonko, nie? Ale patrzę u kumpla, tego nie ma. No to już dawaj tam. No oczywiście, ile człowiek mógł zjeść? No mógł zjeść tyle, ile mógł. No a tutaj z tej właśnie takiej naszej takiej postkomunistycznej pazerności, prawda, on się nie zdawał, że kurczę, wszystko za darmo, Coca-Cola, zieleje, Fanta, Sprite, jedzenie jakie chcesz, azjatyckie i tak dalej. No żyć nie umierać, ja mówię, że ta olimpiada się nie kończy, będę tu grał cały czas, nie? Także takie było życie. Ja mogę jeszcze sekundę, bo tak pani przeskoczyliśmy, ja tak jeszcze mam do tych paszportów, to pani chyba zadała pytanie, tak? Tak jeszcze króciutko tylko, że akurat panowie już chyba nie jeździli, albo już jeździli, ale prywatnie, natomiast u nas jeszcze było taki moment, że do krajów socjalistycznych był jeden paszport, natomiast do krajów kapitalistycznych był drugi paszport. No i w zależności od tego, gdzie wyjazd był, tam się
po prostu ten taki paszport z centralnego ośrodka sportu się odbierało, znaczy kierownik odbierał i później żeśmy to z wizą czy z pieczątką, w zależności od tego, do którego kraju się jechało. To była tak zwana wkładka paszportowa. No jak ją zwali, tak ją zwali. To krótko. No, później było tak, że paszport był ważny, ale żeby nie robić nowego, to tam doklejali jakieś kartki i tak właśnie takie harmonie też paszport posiadał. Natomiast tu jeszcze krótko na temat tych takich zmian, co? No wiadomo, że tutaj trener Zarzycki jeszcze grał chyba taką siatkówkę, gdzie można, że trzeba było tylko na palcami chyba, tak? To jest taka siatkówka całkowicie wam nieznana. No, przyjęcie zagrywki. Tak jest. To, no, czasami sędzia zagwiżdża, ale to bardzo, bardzo rzadko. Natomiast później po kolei ten przepis, że można było dyszlem. Później natomiast to, co na przykład chyba na igrzyskach jeszcze, czy na Mistrzostwach Świata, w Meksyku graliście, to jeżeli blok piłka dotykała bloku, to tylko jeszcze były dwa kontakty. Nie, w Montrealu już chyba było grane na trzy piłki. Tak. Takie drobne zmiany techniczne, tak? Także podstawową zmianą było to, że dzisiaj się gra do 25 punktów, a przedtem zagrywka już dzisiaj daje punkt, ale przedtem odebrało się, trzeba było obronić, dopiero przy swojej zagrywce punkt, także wygraje się po 4 godziny. Dzisiaj ze względu chyba przede wszystkim na telewizję, żeby to plus minus wiadomo było, ile to będzie trwało, więc gra się, nie wiem, czy to jest przyjemniejsze, ale to się do wszystkiego, bo ja też mówię, na tej kafie, żeby tam sobie pogrywali, to nie było przeszkodą, ale mecze mogły trwać, pamiętam, po 4-4,5 godziny. Tak się grało kiedyś. Panie Suszko, nie chciał grać z Rosją i Montrealem? Nie, to nie było chyba jakaś taka strasznie długo godziny. Znaczy tak mniej więcej, to tak jak to Wojtek mówi, że około tam załóżmy 2,5 godziny. Ale 10-20 mi odebrał. Ale to przede wszystkim, to ja proszę panią, to ja dostałem rentę dzięki temu. Nie powiem nazwiska, tylko byłem na komisji, byłem, bo faktycznie mam za kadrami. No jeszcze tam inne mam problemy, nie finansowe, ale... I poszedłem do lekarza, taki był starszy w komisji, ten lekarz taki. I mówię, wie pan kiedyś może przeze mnie nie spał, także... A on mówi, no dobrze śpię. Trudno, że pomyślałem tak, nie? Ale w końcu coś go zapał, mówię, a dlaczego miałem nie spać? A ja mówię, mam 76 rok, olimpiada, i tu padły słowa na K, w sensie pozytywnym. To ja przez pana miałem dramat. Byłem w czasach na Ukrainie czy gdzieś. Panie, co ja miałem z tymi ruskimi? O, jest swój człowiek, bez przyjaciół. Drugą grupę. I wtedy właśnie, i wtedy w ogóle świat był oparty na takich właśnie przyjaźniach, znajomościach, prawda? Nie pieniądze rządziły, ale właśnie takie sympatyczne, nie, nawet nie układy, tylko sympi, przecież to nie był układ, przecież ja tego pana nie znałem, dzisiaj go nie znam. Ale chodzi o takie sympatyczne układy, na śmiech się brało, na zabawę, prawda? I ludzie to rozumieli. No, dzisiaj co możemy, można wszystko kupić, przedtem nie można. Na koniec tego dnia. Koszuleczki, my dwie gamy, dwie palanty, tak se patrzę. A to mistrzowi olimpijscy. Że drewco, ładnie, nawet dzisiaj, nawet jak mnie to osobiście dają, po każdym tam 2-0 prowadzi Polska. Uuuu! Się cieszę, 23 punkty. I oni nie wytrzymają krzyczeć przez te godziny jeszcze. A my grzecznie, każdy kulturalnie biega, niby skoncentrowanie, bo to ta metoda biegania wzięła się stąd, żeby przeciwnika zastraszyć,
że piąty set już jest 2 godziny, a oni biegali. Czy zarywali, czy co? A my udawaliśmy świeżość absolutnie. Miała świeżo wypalić do Gorei, tym razem dopiero pogramy z wami. A to był przecież żart, byśmy równie zmęczeni jak i ten przeciwnik, tylko udawaliśmy, że absolutnie jest wszystko fajnie. Ja tylko chciałem dodać taką jedną rzecz, żeby jakby uzupełnić to pytanie, żeby ono była ta odpowiedź była fachowa, bo pytanie było, jakie te różnice są, prawda, między tą siatkówką wtedy a teraz, to chciałbym jednak podtrzymać to tutaj i zaakcentować, że po pierwsze to właśnie tak to Zbrzech powiedział, gramy do 25 i każdy błąd jest normalnie punktem, prawda, to jest bardzo ważne. Bardzo ważny moment jest taki, że ten blok się nie liczy, prawda. Dlatego, że wtedy, słuchajcie, to wygrywało się tylko tym, że się po prostu broniło i odgrywało, robiło się punkty przy normalnie wybranej piłce i przeważnie to były kontratak, tak, przy dwóch odbiciach i to był na pewno podwójny blok i trzeba było tylko, to nie było mowy o jakimś rozegraniu odsłonu i tak dalej, bo nie było szans, tylko trzeba było właśnie sforsować i ten punkt zdobyć przy podwójnym bloku, obić go, czy tam jakoś go tam sforsować i tak dalej. I trzeci ten moment tej zmiany takiej istotnej, że zobaczcie, to jest instytucja libero, gdzie są drużyny, które nawet dwoma liberami normalnie, prawda, są w składzie, dlatego że tak jak ten Jurek Malinowski, te 20, co mówię, czy 2.11, to jego mogliśmy tylko na jedną zmianę zmienić z tyłu, żeby wzmocnić obronę, wtedy przyjęcie, obronę i tak dalej. A teraz praktycznie taki zawodnik, on może w ogóle z tyłu w ogóle nie grać, bo ten libero będzie cały czas za niego wchodził, prawda? No i jest to jednak zmiana, prawda? Że najważniejsza zmiana w życiu jest to, tak, moim zdaniem, że dzisiaj grają inwalidzi. Że on nie umie odbić piłki górą. Jak państwo tylko tak, my żeśmy grali jak nam na każdej pozycji. Rysiek Polska grał na środku, na prawym, na lewym, palcami nawet na wystawie. No to grał na wystawie, jakby kazali. A dzisiaj jak leci druga piłka, to ja oczy zamykam, Matko Boska, czy on ją nie wystawi, nie będzie podwójny. Ale jeszcze przepraszam, jeszcze nie odbija. To jest. Jeszcze nie odbija, ten jest mu bliżej. Przecież ja zmieniłem kiedyś zawodnika tylko, będziesz grał nie w tej trójce, tylko w drugiej, a on się popłakał. Wiem. A on nigdy tego nie grał na tej pozycji, on nie wie co ma robić. No u nas było normalnie na każdej pozycji. No wchodziłem, potrzeba było na lewo, to byłeś na lewo, nawet się zrobiło, taki jest chyba fragment w którymś meczu, że Wiesiek Gawłowski zostaje na lewym ataku i atakował. Rozgrywający przy meczu 80 wzroście. A dzisiaj ja miałem złotego medalistę Amerykanina w zespole, on nic nie umiał. Dosłownie, nie, bo poważnie, we Włoszech. Złoty medalista. I go pytam po którymś tam treningu, z kim ty, jak ty grałeś w tej reprezentacji? Z Egiptem, 2 minuty. No złoty medalista. No dobra, mówię, no jak szło gry, no to nie musiał chłopak grać. Przesympatycznie chłopak. Ale mówię, a co ty robiłeś na treningach? Atakowałem. Ja mówię, jak to mówię? No trening 2 godziny. Tak, bo ja atakowałem, a oni sobie bronili. No i on miał jedną rzecz, bo to był środkowy. Jedną rzecz. I nic więcej. No ja mówię o faktach, słowo daję. Napisał do mnie do prezesa, że go nie chcę go wpuścić tam, założył zespole. I on jemu było, nie znał treningu. My wtedy znaliśmy tam takie to grali 1, 2, 3, to się to. On o tym nie słyszał w ogóle. To był złoty medalista z Los Angeles. Wysoki, skoczny, sympatyczny i nic nie umiejący, tylko machał ręką na środku. Zresztą na tych środkowych zawsze żartowałem nawet. No mówię żartem teraz do Ryszku Bosku, to mówię, to ktoś, ty, mówię, warta, machaj tą ręką na środku, bo to myślę, że trzeba tam, machnie ręką i koniec. Nie? To były dowcipy, ale dzisiaj, jak patrzymy nawet na ostatnie te mecze, jak fajnie nasi chłopaki na środku grali, prawda? No ale oni mają po 2,5 metra, no, stoi na środku, jak miał, nie wiem, innymi Japończykami, to nie wiedziałem, czy są w ogóle na boisku ci Japończycy. No ale właśnie, ale jeszcze żeby dokończyć tą myśl, bo widzę, że Państwo się znają na tym i żeby dopowiedzieć normalnie tą całą tajemnicę. No zobaczcie normalnie tą grę kombinacyjną teraz, a wtedy. To ja pamiętam, że bo to Szczęcie normalnie to wprowadzał ze Staszkiem Gościniakiem tą podwójną krótką i tak dalej. Na czym polegała tajemnica? Że ten krótki, on musiał być normalnie, zanim rozgrywający jeszcze dostał piłkę na ręce do wystawy, to on musiał nad nim wisieć. Po co?
Po to musiał wisieć, że musiał ten blokujący środkowy z nim skoczyć, bo jak nie skoczył, to tą piłkę dostał i zaatakował z tej krótkiej. A jeżeli ten środkowy skoczył, to dobry rozgrywający dawał temu podwójnemu i bił nad tym opadającym. Teraz tych zasad w ogóle nie ma, to jest zupełnie przypadek. Ten krótki normalnie idzie tak jakby normalnie szedł, normalnie sam na swój atak. Ale skąd się bierze, że myśmy normalnie godzinami trenowali to, żeby ten krótki był w odpowiednim czasie, a ten drugi za nim, żeby normalnie był w odpowiednim tempie, były ćwiczenia, były tarcze na ścianie, gdzie się piłka odbijało, ten zachodził ten po łuku za nim i tak dalej. To była cała normalnie logistyka stworzona normalnie do takiego normalnie, powiedzmy, ćwiczenia takiej siatkówki, więc to troszeczkę, to są te takie zmiany, które w tej chwili, powiedzmy, tego nie widać, ja nie widzę przynajmniej jako... Tych kombinacji jest bardzo mało, tak zwany pipe, który jest krótka i za trzeciego metra z środka grana. To jest jedyne. Od czasu do czasu, jeżeli jakaś drużyna zagra jakąś kombinację, to ten zawodnik jest po prostu tak wychwalany, jakby nie wiadomo co zrobił. A to jest po prostu dla nas tutaj wszystkich normalna rzecz, którą trenowaliśmy, którą 100 lat temu właśnie dawała sukces i widać, że teraz też daje sukces i ten. No ja tylko mam takie pytanie do was. Właśnie, bo ta punktacja się zmieniła i jak oglądacie tą siatkówkę, a to widzę, że na pewno pamiętacie te stare zasady i teraz te nowe i jakbyście mieli teraz tak ocenić, które wam się bardziej podobają, albo które chcielibyście, żeby były bardziej grane. Na pewno tak to jest. Tutaj jak trener Zarski powiedział, kiedyś trzeba było wyszarpać te punkty. Czasami było tak, że to 0-0 trwało i można było wyjść do toalety, przychodziło się z powrotem na hale i dalej było 0-0, prawda? Dlatego ten mecz tak też długo trwał. Na pewno są jeszcze zwolennicy tej starej siatkówki, starego systemu liczenia, natomiast no, myślę, że tak jak powiedzieliście, że to tak bardziej czytelne dla takiego każdego, który wchodzi, patrzy i po prostu od razu wie, że kiedy ten punkt jest i no, czasami są te tak, nie wiadomo, czy był blok, czy nie było bloku, bo ta telewizja nie do końca pokazuje, chociaż trzeba powiedzieć, że to, co pokazuje telewizja, te transmisje to są dość szczegółowo i nawet challenge, który jest i te powtórki nie pokazują tego, co kamery, które po prostu transmitują mecze. Także to jest taka dodatkowa atrakcja. No i oczywiście to, co na razie jest, myślę, przykre, ponieważ siatkówka idzie w tą stronę, że tych zawodników jest coraz więcej. W drużynie kiedyś było 12, teraz jest 14, z tendencją, że jeżeli jest, tak wam powiem jeszcze z przepisu, jeżeli jest 12, to może być dwóch libero, ale nie musi. Natomiast jeżeli jest więcej jak 12 zawodników, czyli 13 zgłaszasz do protokołu, to musi być dwóch libero. To jest taki przepis, nie? Także to jest taki niuans. Natomiast na igrzyska w tym roku dalej jedzie tylko 12 zawodników, także dwóch z tej 14, która wywalczyła teraz kwalifikacje, no niestety zostanie to. Krzysiu, ty chciałeś coś powiedzieć? Chciałem powiedzieć tylko to właśnie z tym po bloku, nie? Że teraz się na przykład nie patrzy, czy jest po bloku, bo to nie trzeba go liczyć. Jaka rola normalnie wtedy była ważna sędziego, czy on to chce widzieć, czy nie chce widzieć, że to było po bloku, czy nie było, bo to było istotne, prawda? Czy można ten kontratak wyprowadzić, czy nie. A teraz jest to jest uproszczenie, które po prostu no, to jest na rozstrzyga. To jest pozytywne, to bym ocenił w tym momencie. Inaczej sędziują mi świetnie. Tak. Po prostu jest taka sprawa, że jeżeli sędzia źle sędziuje, też brałem udział w challenge'u z drugim sędzią i później tak samo ma punkty. Jeżeli tych ilość punktów ma za dużo, no to on spada z tego piedestału tych najlepszych sędziów, albo są nawet sędziowie odsunięci od meczu. Także to nie jest tak. I on sędziuje nie tam, żeby coś tam kombinował, bo to już się nawet nie opłaca, nawet finansowo.
i uważam, że to sędziowanie no, w miarę dobre, no, niekiedy no, nie wszyscy dobrze sędziują, ale poprawiło się w bardzo dużym stopniu, uważam. Jeżeli chodzi o challenge, no, to myślę, że w Polsce ta sprawa jest najlepsza, najdokładniejsza, bo jak widzę, oglądam też mecze zagraniczne, to tam niestety gubią się ci ludzie, nawet ci, co tam pracują w challenge. Natomiast u nas w Polsce to uważam, że no, jest chyba najlepiej na świecie, tak bym powiedział, po tym względzie. Panowie, w ogóle siatkówka z waszych czasów rozpoczęła to, co w tej chwili się dzieje, bo no, popularna siatkówka w Polsce jest tam duża. Bardzo duża. I zaczęło się to właśnie w waszych czasach. No, dla mnie jest przykre na przykład, że mamy większy trener zagraniczny. Coś jest w tym. Tak, to jest. Ale mamy tak, jesteśmy mistrzami świata. Dobrze stoimy w młodzieżą, prawda? Z kadetami, z juniorami i tak dalej. A do starszych się nie nadaje. To jest nasza, ja bym powiedział, narodowa cecha, że my przed każdym z zagranicy to w ogonach, prawda? Firmy wszystkie zagraniczne to wspaniale, lepiej załatwią sobie wszędzie niż Polak. I to mi jest przykre, że polską reprezentację nie prowadzi Polak. To nie jest Kowal, prawda? My jesteśmy mistrzami świata. Ale ile klubów ważnych prowadzą też zagraniczne? No właśnie, co prawda mówię, no cały świat tak postępuje. Teraz ja rozumiem to i rozumiałem, że jak my poszliśmy grać do Włoch, prawda, u nas tam było paru zawodników, czy Marian Niemczech i tak dalej, to oni się od nas uczyli. No właśnie. Gdyby byli im potrzebni do pewnego momentu, to sami przyznawali, że wzięli od nas, od Polaków to, od Czechów tamto i tak dalej. To jest, Iran stworzył na przykład sławny tenet Velasco, prawda? To jest do pewnego etapu tak, ale ten Iran był nikim. Włosi byli nikim. A teraz my jesteśmy mistrzami świata, także ja trochę byłem taki krytykancki do Lozano, który tutaj się, no, do dzisiaj, jak to wspaniały i tak dalej. Ja się z tym trochę nie zgadzam, bo on dostał mistrzów świata, bo wtedy ten zespół był mistrzem świata juniorów. I dostał zespół gotowy, ułożony do grania. Także nie był ojcem siatkówki. Ojcem siatkówki, każdy co może powiedzieć z tych trenerów, którzy wychowali tą młodzież, a nie, że przyszedł sobie facet za dobrą pensję, prawda? I teraz udaje Boga. On tu uczył będzie nas, co trzeba robić. Ja nie mówię, żeby nie brać od ludzi to, co dobre, też, ale to tak trochę ze skromnością, prawda? A nie, że przyjechał tutaj, wiadomo co, i będzie rządził mistrzami świata. No trochę to mi się tak, szczerze mówiąc, nie bardzo podoba. Ale to się bierze z tego polskiego piekiełka, że zobaczcie, tak, strzelek Bełchatów, ten zagraniczny trener po prostu sobie lepiej radzi z ich nastrojami, żeby oni się tam nie przepychali i tak dalej. Ale największy do niego dystans i szacunek. Z tego roku będzie trzech trenerów zagranicznych. Jak widziałem jednego, to tym działaczom powiedziałem, ja go pierwszym rzucił, no bo ani nie kapuje, ani mu nie zależy kompletnie, no bo nie tak wie, że za dwa tygodnie wyjeżdża, bo jedzie do Australii, chyba wyjechał czy gdzieś tam. I kompletnie mu nie zależy, stoi sobie, no nie wiem, no sumę chyba dobrą dostanie, a przecież wiem, ja znam pensję w Polsce, prawda? Facet se przyjechał, postał sobie, nie se pojechał. Mówi, no kurde, gdzieś nie umiem. No to wpuśćcie młodego człowieka po studiach, może coś się nauczy, bo i tak wielkiego nic z tym zespołem już nie zrobi. I to mnie tak trochę boli, prawda, że to nie jest nasz towar taki właśnie, tak jak nawet się mówi w telewizji, że będziemy coś mieli polskiego. Samochodu już na pewno nie. Ale sport możemy mieć, rządzić na świecie my. To nawet jest tak czasem przykro, jak widzę tych naszych zawodników takich, jak przegrywają, takich biednych, prawda? Że przecież mówię, no nawet na turnieju teraz w Krakowie. No przecież to są mistrzowie świata. Wy powinniście rządzić siatkówką na tym poziomie, mówię. No nie zawsze, bo się w sporcie pokazał, nie ma metody na wygrywanie tylko i wyłącznie. Ale trzeba mieć tą taką właśnie trochę takiego honoru własnego. I my będziemy słuchać generów zagranicznych, polskiej sobie da radę. Uważam jeszcze, jeżeli chodzi o, rozmawiamy cały czas o mężczyznach, trzeba też wspomnieć o kobietach, o reprezentacji Polski. W tej chwili jest bardzo dużo młodzieży. Trener Nawrocki, uważam, znam do tego pana. On naprawdę, jest taki okres teraz, że na przygotowaniu tych dziewcząt, które mają za jakiś czas grać, które
za 4 lata, mogą być za 6. Ja uważam, że on się nadaje właśnie do takiego szkolenia, które będzie później procentowało. Jest dużo tych dziewcząt, jest dużo bardzo wysokich, utalentowanych, z tym to jedna jest sprawa. Tak samo w męskiej, jak i żeńskiej drużynie jest dużo zagranicznych tych dziewcząt, w zasadzie to połowa jest. Te dziewczęta niektóre, które mogłyby grać, to one siedzą na ławkach. Gdzie one mają po prostu się ograć, żeby później na arenie międzynarodowej z polską reprezentacją jakiś sukces. Naprawdę, wiecie, po meczach jeździłem cały czas, miałem tą sposobność przyglądać się na spokojnie i jest dużo, bardzo dużo jest tych dziewcząt zagranicznych. Ja rozumiem, że kluby, które poświęcają swój budżet i tak dalej, chcą mieć jak najlepsze wyniki, jak najlepsze osiągnięcia i, no i sprowadzają te zawodniki. Chociaż niekiedy te zagraniczne nie są aż takie, uważam, dobre jak nasze polskie. Uważam, że trenerzy w Polsce, jeżeli chodzi o dziewczęta i tak samo myślę o chłopaków, są dobrzy, tylko mają nie ma tej siły przebicia. Ale myślę, że ta siatkówka, jeżeli chodzi o żeńską, musi się odbudować. I ten człowiek Nawrocki, załóżmy, uważam, bardzo pracowity gość jest i właśnie nadaje się do tego, żeby on sprawdzał te młode dziewczęta razem ze swoim tam sztabem szkoleniowym, to podniósł na jakiś wyższy poziom. Między zagranicznymi to wspólnie macie Lemczyka, prawda? No właśnie. Polscy trenerzy nie mają szans. Najlepszy przykład. Andrzej przyjechał i sprowadził mentalność zachodu. Te dziewczyny stały się kobietami, mówią dziewczyna, prawda? Wolno się było malować, tak. Zachowywać się swobodnie. Przy polskim trenerze tego nie powiedzieć. Bo my jesteśmy od szkoły, prawda, nauczeni, że jest tak, a nie inaczej. Nauczyciel dla nas uczy, czy student nie dyskutuje. Na świecie się dyskutuje, się rozmawia. To nie jest wstyd. Na studiach czy w liceum rozmawiać z nauczycielem, prawda? Tak samo jakby nie było wstyd, logicznie, ja mówię, nie jakieś bzdury, ale rozmawiać i dyskutować z trenerem, prawda? Nawet na zasadzie takiej, że panie trenerze, ja się doskonale czuję, no nie wiem, na lewym ataku. No i wszystko jest w porządku, prawda? To u nas nie, będziesz dla przecież u nas, nie będę mówił nazwiska Glinka, prawda? Mówię zawodnikiem, powiem nazwiska trenera, który uważam ją za inwalidę. Bo ona prawa noga, prawa ręka. No i złup zdura w sobie, że będzie skakała z lewą nogą do przodu. I ta dziewczyna do dzisiaj gra prawą nogą do przodu, prawda, co jest, no teoretycznie jest to słabe, teoretycznie. No tak, ale przecież wygrała zawodniczka za najlepszą zawodniczkę, chyba atakującą, jeżeli dobrze pamiętam, kiedyś w jakichś zawodach $100,000 dostała za najlepszą zawodniczkę, a u wszystkich pozostałych przed Andrzejem Lepczykiem trenerów, to ona wszystko zrobiła źle. A on nie zwraca na te rzeczy uwagi, to są naturalne są. Tak. I dlatego tu jest tylko ta różnica między trenerem zachodnim, a trenerem wschodnim. Albo jeszcze też zaprosili nas na trening, to taki, przepraszam, że mówię tak pierdziowi od dwóch. Ten trener, taki młody, tam zaprosili nas do szczytu, gdzie teraz reprezentacja tam cały czas żeńska jest. Z kolegą Krebokiem i innym, no i tam trening prowadzi. No przyjaźnimy, no, patrzymy, no, no. Jest trening, no rozciągają się, no, i tak się rozciągało przez 45 minut, no, a Krebok mówi, to chodź, no to jaki trening będzie, jak się rozciągają. One później tam się rozciągają, tam biegają, no nie bez sensu jest. I później jest tak, że trening, one trenują tam 5 czy 6 godzin na dzień. No pewnie jakieś godziny się rozciągają, później po treningu też się rozciągają tam w godzinę. Wojtek, ty pracowałeś dużo na zachodzie. Jest po prostu na zachodzie. Na zachodzie nie. Proszę Państwa, jest ogromna różnica profesjonalizmu. Na zachodzie nie miałem problemu z zawodnikiem czy zawodniczką. Tam nie proszono o trening. W Polsce trenowałem, to zawodniczki, no przede mną, kazałem prezesowi powiesić zegar, żeby był na sali, kiedy kończył, że jest 2 godziny wtedy, prawda? Na zachodzie rzeczy, w Niemczech na przykład, ja prowadziłem zespół, oni zawodnicy powiedzieli, że sobie na piwko, tylko na piwko szli. Nie na beczkę piwa, tylko na piwko. I siedzieli do 12 i ja tak z ciekawym chłopakiem, ale się studiujecie, nie? Bo jutro jest trening, słyszy, my damy radę. Nie ma żadnego problemu, nie mówili tego,
na zasadzie jakiś, wie pan, żeby coś ukryć, tam, bo jest tu dwa piwa, oni to mają swobodę. To jest życie normalne. I druga sprawa, i pani postawi, no państwo, jak prowadziłem Niemców, to byłem mistrzem Niemiec. I grałem Puchar Europy z CSKA. I ja paliłem papierosy. I zawsze jak chodziłem do szatni na odprawę, to ja pytałem, czy mogę zapalić zawodników. Tak, możesz palić. Stawałem, żeby nie zatruwać życia, to no, wtedy się paliło jeszcze. Zostawałem tam od tej szatni, żeby ten dym chociaż tam leciał. No i tam z nimi rozmawiałem sobie przed meczem. A oni byli za dużo palić słyszeli. Ja mówię, no dobra. Oni mówią, my dzisiaj wygrywamy. Z CSKA Moskwa, Niemcy? Mówię, oszaleli chyba, nie? I mówię, no dobrze, ale no to jak wygracie dzisiaj, to ja rzucam palec. A nie, mówię, jeszcze ostatniego zadości. Po meczu wypalę i mówię, koniec, nie palę. Wychodzę na mecz, ja się patrzę, co się dzieje. Oni zwariowali, oni się w ogóle tych ruskich nie boją. To my się baliśmy, prawda, mistrzowie świata. Oni z CSKA Moskwa wychodzą i będą grali. Oni się wygrają. Ja mówię, no zwariowali. Tylko samo podejście. Polak, jak pan słyszy, o, teraz po tej Holandii, już widzieliśmy, jak zmiękli, nie? Ile wam to już był jakiś grzeczniejszy i tak dalej. No, przecież się nic nie stało, bądź mężczyzną. Przecież to się może stać 2-1. Niemcy przegrali ze Słowacją. Pani z nich porozmawia, no nie wyszło. Ale my mamy jeszcze tydzień czasu, się przygotujemy, a u nas już teraz jest zimny prysznic. I sam ja też przez to w fotel wpadłem, mówię, łopieru 10, z Irlandią, 12, mówię, mama mija, tu może być problemik teraz, nie? Po nich się widzi, prawda? I to jest ta różnica na zachodzie, bo tu Wojtek mówi się rozciągnie. A ja bym się rozciągnął. Trzeba się rozciągnąć, nie ma. W Polsce był trener, pan Hałasik był prezesem. No i poszedłem kiedyś na trening. Przyszedłem. Zawodnicy wpadali minutę przed 10, bo to rano było. A ci, co byli, to kąpeli na balkon, bo trenowali w jakiejś szkole. Kąpeli wszystkie piłki tenorowi na balkon. W Prusie chyba trenowali, czy gdzieś, nie pamiętam, w której szkole. No i pytam trenera, czy wszystko w porządku? To. A przy mnie ci zawodnicy wpada na trening, no bo kilo 10 jest gotowy. Ale on jest tak zziajany, bo nie wiem, czy bieg, czy co on robił. Na zachodzie jest to normalność absolutna. On przyjdzie 5 minut, 10 minut, jak się powie, to on przyjdzie na ten trening. A u nas to wszystko, no potem zaczyna trening, nie ma piłki. Za mnie słucha, głupiego, ja widziałem, że mu kopali na balkon piłki wszystkie, żeby nie było. Znaczy te piłki pozbierali, no to czas leciał. Nie ma takiego właśnie typowego zawodostwa, że to trzeba zrobić, to trzeba zrobić. CSK, ale to wszędzie. Kończył pan paleniem CSK? Nie, no przegraliśmy. Ja chciałem zapytać, bo mnie to pytanie od dawna nurtuje. Co to jest klacz od siatkarza? Czy się zdarzyło i każdy z panów bym przepytał, czy komuś się zdarzyło strzelić z klapsa? Bo ta ręka, jak widzę prędkość tej piłki, to czasami przeraża. No, ja panu powiem taką sprawę, że słyszałem taką wypowiedź człowieka, że jeżeli chodzi o siatkarzy, to mają po prostu śmiertelne uderzenie. Tylko byś uderzył, to po prostu może zabić, dlatego że to jest tyle, ta siła władowana jest i trenowana, że naprawdę to jest piorunujące. Ja tutaj z humorem. Chciałem spytać głównie o stawy. Jak stawy są bardzo narażone na kontuzję? Jak po tylu latach? To ja przed wyczkiem normalnie, bo wszyscy po tych stawach. Ja powiem tylko tak, jeżeli chodzi o klapsy, to pamiętam taki turniej w Rzeszowie normalnie i wracało się potem normalnie z hali do hotelu przez park. No i takich trzech smyków normalnie źle trafiło. No, bo... Na klapsza. Ale dla myśliwości jest maciło, bo zamawia sobie to, tą kość śródręcza. No, który jak dostał normalnie, że tak powiem, w papuś normalnie, no to oczywiście on upadł, ale nie pamiętam. Ale trzech tych smyków normalnie powiedzmy żałowało, że mnie gdzieś tam spróbował. Jest siła eksperymentująca. Tak, a natomiast jeżeli chodzi o stawy, to jest właśnie niestety to jest cena straszna za ogarnianie wyczynowego sportu. Jak siedzimy, to ja świadę tak mamy. Ja powiem to krótko, ja mam w programie jedną biodro po kawoplastyce, czyli punkt sztuczne, bo tak sztuczne jest tam zapisane.
zastępiona metalem. Drugie biodro cały czas coś łykam, no bo ono też tam już dojrzewało, że będzie, nie, czyli to, ale to z czego się wzięło? To się wzięło z tego, że jak myśmy zaczynali siatkówkę grać jeszcze z troszkę wcześniej, to nie było takich pięknych przyrządów, że się normalnie leży, ma się pod patem plecy, nogami się wyciska ciężar, żeby sobie rozwinąć nogi i skoczność i tak dalej, tylko się brało sztangę na plecy i robiło się przysiady z tego. No więc co najbardziej cierpiało? Krzyż i stawy biodrowe, a kolana przy okazji. Kolano jest tylko po się przerwę, tak? To mamy buty, prawda? To samo buty. Takie buty to ja widziałem chyba w sklepie na zachodzie. Nie? Bo to jest, dzisiaj mają zawodnicy taką zeróweczkę, żel w środku, to wszystko amortyzuje. A my żeśmy grali na takiej zeróweczce, to tam jak skoczyłem, mi włosy stały, jak pan różne je. Wszystko da ja mówi, no kolana. No więc mówię, jestem w apostrofii lewego kolana, także mam wyjęte w korzu, w piekarach wyjęte wszystkie. Także jego widzą Państwo po raz ostatni. Już nie ma. Dobry doktor Widowski mi to zrobił, no i robię jakieś tam urzędy. No to już nie, to jest robot. No nie. Proszę zobaczyć, jak bym zaraz musiał grać, no. Ja mam siatkówkę. No ja. Jestem po zabiegu. No to jest ręka jakiegoś faceta. Dostał pod piekarach. Wycięte wszystkie zdrowienia, cząstki inne i tak dalej, mówię, nie kosztuje 15 stopni. Jak teraz bez dyszla grać? No ten się przesłowie. To są ceny normalnie za uprawianie. Ale jest taka sprawa, że... Szczerze mówiąc, niech Państwo tu nie myślą, Państwo nie wiedzą, z kim rozmawiają. Bo ja nie wiem, kim ja jestem. Parę części mam nadajnik nawet, będzie ma nic, mówię, no, taka wyciąga. Do dzieci to sobie rozmawiam z dziećmi, tylko antenę. No i ucinają, stawiają, no to jest. Ja mam wszystko swoje na razie, ale... Ale coraz gorzej to jest właśnie z tym, że kompresja oczywiście to jest pierwsza rzecz, druga kolano, które gdzieś tam też nacierpiały się. I, no i to smarowanie jest takie, bo tam właśnie brakuje. Tak na początku się mówi, że co tam w środku jest, tam nic nie ma, no, cały czas będzie to funkcjonowało. Niestety lata lecą i tutaj te nasze stawy też trochę pocierpiały, także na pewno będą nas tak samo. Ja myślę tu o Jarku i o sobie, że nas pewnie te atrakcje będą, no czekają na nas, nie Krzysztof. Ale dlatego całe szczęście, że człowiek został normalnie skonstruowany przez kto w co wierzy, normalnie opatrzność boską czy mądrość przyrody i tak dalej, został zaprojektowany na 140 lat. Czyli jego normalnie powiedzmy stawy, czyli grubość tej chrząstki, która się nie regeneruje, to jest pierdowy tam gdzieś tam telewizji pokazują, bo ona jest po prostu nieukrwiona i ona się nie odrasta, cząstka. To zostało tak, że te wszystkie cykle normalne, które są potrzebne na 140 lat życia, ponieważ ludzie tak do tej pory nie żyją jeszcze, to troszeczkę tego zapasu zostaje. No. Tam powiedzmy te 80-90 lat normalnie to jeszcze jest... Ale 50 lat zapasu to jest nic przy uchwaleniu sportu wyczynowego, bo jeżeli się cały czas normalnie robi wywiady, normalnie też tam robi się te cykle, skacze się płotki, cukra i tak dalej, to przez ten okres uchwalania sportu wyczynowego 10 lat to się niestety zużywa wszystko to, co było przeznaczone na te 140 lat. Tysiące stoków jest. Życia organizacji. Nie, ale to nie, to się wszystko, przez taką mówię, kiedyś był potrzebny. Tak, właśnie stał, bo chodzi o tą chrząstkę. Nieszczęście do Państwa. Cóż, razem Cię dobrać. To jeszcze do Państwa są pytania do Pana Stasia. Ale już są komórki macierzyste, które normalnie już dają, powiedzmy, nie jest początek dopiero u nas, że jednak ta trzaska tam coś... Dzień dobry Panom. Moje nazwisko Stanisław Czekalski. Dzień dobry Krzysiu. Tak. Proszę Państwa, ja byłem świadkiem narodzin płomienia, tego wielkiego płomienia. Trochę się zajmowałem siatkówką też, byłem później waszym wielkim fanem. Jeździłem do Warszawy na mecze, do Krakowa, do Nowej Huty w zasadzie, tak, był taki okres. I chcę podziękować tutaj Krzysiowi przede wszystkim za wątek technikum energetycznego, bo tutaj tak jak pana Hałasika Woli ma swoją Zadrę, my też chyba mamy Zadrę, bo nam technikum zlikwidowali. Ale w tym energetyk żyje i mam prośbę do Krzysia, bo wspomniał o tym właśnie wątku energetyku, tam się rodził otwartka wspaniałego właśnie cała plejada, można powiedzieć, zawodników, żeby chociaż
wspomniał dwa czy nazwiska na nauczyciela, którzy nas tam prowadzili. Dziękuję. No właśnie, dwóch panów, pan Listowski i pan Olesiak, także z tej... Zmarł w tamtym roku. Nawet Zosia, no i dlatego tak raczej tą siatką od tych juniorów, bo potem jak już się pojawił pomysł, to już we wszystkich szkołach i plus, i starszych, i gdzieś tam i tak dalej, to wszędzie były te właśnie te TKK, czy te wszystkie SKS-y, czy jak zwał wtedy i tak dalej, że tam również normalnie, no były szkółki, które szkoliły młodzież, a która potem w wojnie najlepiej normalnie się rozwijały. Tak, ale też była zawsze była siatkówka uważana, proszę Państwa, powiedzieć, jako sport dla ludzi inteligentnych. Tak się to mówiło, bo większość, bo tu się dwa fakultety, proszę Państwa. Uczony, on już 140 lat już się uczył. Ale to dzięki temu, że na WF-ie normalnie dostudiowałem i nie wiem, to nie ma. Właśnie to chcę powiedzieć, że przed tym zawodnicy kończyli studium. Bo siatkarze w większości byli po wyższych studiach. Stąd się dobrało właśnie takie powiedzenie, że siatkówka jest droga dla ludzi inteligentnych. Dzisiaj nikt tego, dzisiaj udaje, że nie ma czasu. Tak? A Krzysiu jeden fakultet, a wieczorowy przeszedł, skończył i tak dalej. A dzisiaj jak się ktoś pyta, to żadnego nauka nie interesuje. Nawet wczoraj w telewizji był chyba Wojtek Szczęsny i tam go chyba... Zawodowstwo. On tyle, że szkoła to mówię tego. Nie zrozumiałem, czy on w ogóle cokolwiek skończył, czy podstawówkę skończył. No nie, on był uwagi cały czas. No bo to nie interesuje. Dzisiaj... No nie, jak on jest milionerem, to co policzę z mieszkania? Ale traci zupełnie inny, bo ja nawet tak rozmyślałem sobie dzisiaj, że no na przykład tak jak jest zawodnik jakikolwiek sportowy, to dzisiaj może być milionerem bez większych kłopotów, prawda? Czy nie byłoby fajne, żeby był fajny lekarzem sportowym? I żeby był po sporcie, czy w czasie skończył studia medycynę i się oddał, bo tak, bogaty może sobie otworzyć gabinet prywatny. Wcale nie musi być, mieć dla pacjenta 5 minut, no bo jest bogaty. I by przekazywał to te wiadomości, czy leczenie kontuzji i tak dalej, i tak dalej. No ale to dzisiaj mówią wszyscy, nie da się. My żeśmy trenowali 3 razy dziennie, tak już. Oni trenują 2 razy dziennie i 50% tego, co my mogę się założyć i nie da się. No i to jest też taki problem, mówię, ci ludzie sobie nie zdają sprawy, że no, nie kontuzja to wyeliminuje z gry. Prawda? Tak. No i co, kim on jest? No nikt. No, może zostać kierownikiem hali, woźnym. No, no właśnie, więc dużo takich ludzi jak pan Hałasik nie ma, co normalnie idą za tym sportem, normalnie bez jakichś tam normalnie osobistych związków. Ja cały czas liczyłem na to, że na przykład ja po skończeniu tak, że tak powiem, grania siatkówkę wróciłem, znaczy zacząłem pracować w górnictwie na kopalni. Ponad Gwardia czy Safon już wtedy, a wcześniej Milowice. No i później zrobiłem karierę zawodową tego, że osiągnąłem właściwie w tym wszystkim maksimum, bo byłem głównym inżynierem energomechanicznym, czyli najważniejszym człowiekiem od prądu i od mechaniki na kopalni Trzęczot, potem na kopalni Wesoła, a później prezesem paru spółek normalnie wokół tego. I ciągle wykorzystywałem tą pozycję, żeby znaleźć sponsorów dla siatkówki. Jak byłem prezesem w Tychach, to dzięki mnie normalnie, jak pracowałem w Kopeksie, to Techie normalnie zrobiły ten wynik, który jest, że gdzieś tam są w tej lidze i coś tam było, po prostu możliwości przestawców po prostu. Wtedy były inne czasy, potem jak u pana Hałasika brakło, to już nie było o czym normalnie mówić, żeby ktoś się ze sponsorów znalazł, prawda? Miasto, tak jak tu powiedziałem, to patrzy na te rzeczy. Wszystko się skomplikowało, bo przecież my żeśmy kończyli karierę, mówię o moich kolegach, Wiesiu Gaborski, Świętej Pamięci, Wodeksa, w jednym klubie, przyszli do Płomienia i tu się zakończyło karierę. Dzisiaj nie ma tej sympatii, od dzisiaj jest, ja nawet jak oglądałem finał Mistrzostw Polski, Rzeszów, Taczkim, tak dalej. Kiedyś Kędzierzynie, prawda? No to już wiedziałem, że niektórzy już przechodzą i to już nie interesuje ten klub, w którym są dzisiaj, bo on już jest głową zupełnie gdzie indziej, prawda? Także dzisiaj dla mnie tylko pieniądz. My żeśmy nie marzyli zupełnie o pieniądzach. To oczywiście były ważne, bo nam się dobrze powodziło, bo mieliśmy, jak pan mówił, etaty górników, prawda?
Chociaż ja mówię, to wcale nic wielkiego, bo ja przez 2 lata grałem w Łodzi, nie miałem mniej pieniędzy niż w Unii, bo byłem zatrudniony na 3 latach. Na jedno wychodzę, znaczy, no nie byłem zatrudniony, tylko prowadziłem, pracowałem w szkole, z dziećmi, które byłem trenerem i miałem lewy etat w Anielach. Czyli wcale nie gorzej. Ale to nie było dla nas najważniejsze pieniądze. Nas była, tak jak mówię, to powinien przyjąć, bo była hala blisko, bo byłem już w chodniku, ale trzeba było tramwajem dojeżdżać na trening i tak dalej, i tak dalej. A tutaj było właśnie sympatycznie, bo blisko, wszystko w jednym miejscu, wszystko dla siatkówki, wszystko dla mnie było zrobione. Znaczy, tak żartuję. I my wszyscy zostaliśmy. Ale zwyczaj państwa, Państwo widzą, że ktoś jest jakiś gracz, który jest związany z sercem i duszą, bo na zachodzie widzę, tam robi jakiś piłkarz, jak się nazywa w tej chwili, 20 lat gra w klubie. Jest, tak? Tylko z tego, proszę, no czy tam Juventus, czy jakieś inne kluby. Ale w Polsce to już... Ale Zbyszek, ale jak ta młodzież nie będzie się normalnie uczyła, studiowała, to kto będzie tymi trenerami, już nie mówię tymi najlepszymi w lidze, w zespołach ligowych, ale tymi trenerami, którzy wtedy jak w Sosnowcu byli, że też klubi prowadzili, tą młodzież, by przekazywali swoje umiejętności, no to mnie przeraża po prostu, że to umrze. No, jak się nie uprawia sportu i nie uczy równocześnie, to się nie podnosi kwalifikacji w tym czy w tym kierunku. Bo tak to masz doświadczenia zawodnicze i potem je uzupełniasz o wiedzę, która jest potrzebna na uczelni. Prawda? O tą anatomię, fizjologię, fizjologię, wszystko, co tam jest potrzebne potem do uczenia i całe te taktyki. Tak, tak to... Teraz są trenerami ludzie, którzy nie... Ale trenerami jest, ja kończyłem studia i później jak zdałem egzamin państwowy, a ponieważ nie było doktorów na uczelni jeszcze tu na WSBF-ie i w trójkę byśmy zdawali Dziunikowska, która grała w kolejarzu, w rządzie, notabene teraz docentem, ja skromny człowiek i faceci przyjechali, profesorowie przyjechali z Krakowa i tu nas egzaminowali, no. A jak te egzaminy były, no to wiadomo. I zdaliśmy te egzaminy. A teraz są takie, słyszę, kursy, ktoś skończył i od razu tu drugą klasę, tu tego, gdzie przystanek, tam od razu to wszystko, instruktorzy, nie rozumiem tego. Można takie pytanie na temat trenerów do pana Jarosława, których najlepiej wspominał, bo pan tyle lat grał w Płomieniu. To pana by było takie pytanie, a do pana Wojciecha, żeby coś opowiedział o tych rzeczach, które tutaj przyniósł, bo widzę jakieś pamiątki. Pan Jarosław, żeby coś opowiedział, może o tyle. Oczywiście wspominać trenerów, z którymi osiągnął się jakiś sukces. Pierwszym takim moim trenerem był na pewno nieżyjący też już Lech Baliński. On tu nie wychował Mariana, wychował w zasadzie. Zdobywaliśmy te Mistrzostwa Polskich Juniorów z nim, także tutaj wspominam go bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bardzo serdecznie. No później trenerami moimi byli różni ludzie. Był Waldek Wspaniały, był Rysiek Kruk, to są trenerzy, którzy prowadzili kiedyś reprezentację. Ale drugim trenerem, którego bardzo cenię i szanuję, no jest Andrzej Rubański, z którym zdobyliśmy Mistrzostwa Polski. Nie jest już teraz mieszkańcem Sosnowca, wprowadził się, jest w siatkówce, trenuje jakiś zespół chyba w trzeciej lidze, także nikt też nie korzysta z jego jakby doświadczenia, a jest to gość, który na pewno zna się na rzeczy. Pan mówił o pamiątkach. Jeszcze bym chciał wspomnieć o pani Czerkowskiej-Raski, która tą tutaj potęgę między innymi stworzyła. I byłem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że mogłem współpracować z nią. Zresztą, jak wszyscy wiedzą, to jest dwukrotna brązowa medalistka olimpijska. Kapitan zespołu, świetnie grała w Katowicach, Sosnowiczanka. Także to trzeba naprawdę dużo oddać jej. Nie mogła przyjechać. Byliśmy niedawno na urodzinach pani Czajkowskiej. Tam w domu bardzo się fajnie czuję, w ogóle cały środek na siatkówką, w ogóle z dziewczętami byliśmy. Tutaj jakieś pamiątki, to ja jeszcze chciałem powiedzieć w ten sposób, że oprócz tego tych dużych sukcesów kobiet, już o mężczyznach mówiliśmy, to jeszcze dziewczęta, młodzież tak samo była bardzo zdolna i zdobyła srebrny medal w 81 roku Wicemistrzostwo Polski szkół średnich. Bo tak, o tym się nie mówiło, że no bo były duże sukcesy, 5 razy
Mistrzostwo Polski, to tak wszystko to było bardzo fajnie, były uroczystości. Teraz następnie jeszcze taka sprawa, jeżeli chodzi o wychowanki, wychowanki i Płomienia. Trzeba bardzo dużo oddać, tu są nazwiska, które są wychowankami Płomienia, które tutaj przez prostu to tylko były, jak, przepraszam za wyrażenie, sprowadzane te takie dziewczęta, ale była w ten sposób robiona taka praktyka, że dziewczęta, które grały w reprezentacji, pani Godleska, czy pani Hałaburza, pani Kasprzyk, to były zawodniczki, które jakby taki trzon nadawały, a następnie takie zawodniczki jak Rabajczyk Barbara, to ja jeździłem po klubach, to była dziewczyna, która chodziła do 8 klasy, była sprowadzana, później była tutaj. Nie no, ale to trzeba o tym wspomnieć, bo każdy się wydaje, że było wszystko ściągnięte i były mistrzostwa Polski. Owszem, zgadza się, że były dużo dziewczyn, było, załóżmy, które dysponowały wiedzą, umiejętnościami, ale były dziewczęta, które pochodziły z Sosnowca. Ja wymienię nazwisko i Państwo znają te nazwiska. Ja wymienię Rabajczyk, wymienię Kazimierczak z Korek, Wilkuszula też była, bo ona była... Wówczyc, tak, ale ja powiem o jednej sprawie. To nie były zawodniczki, które przychodziły i od razu grały. Urszula to była sprowadzona, chodziła do drugiej klasy gimnazjum. Sosnowiczanką została, ale chodzi o to, że po prostu tutaj była szkolona. I później te wszystkie dziewczęta były w reprezentacji Polski. No. Tak samo jeżeli chodzi o First Ever, później doświadczoną zawodniczką, to jest dość niebła, to była koleżanka Niembardzi, ale to trzeba wspomnieć. Niewiadomska Barba. Znacie Państwo te nazwisko, tak? To była wychowanka Sarmi, Gagata, Milowi. To pójdzie, czy to były tutaj kształcone szkółka, które później przychodziły do pierwszego zespołu i grały w reprezentacji. To jest naprawdę dużo było. Tak samo trzeba wspomnieć też o takich zawodniczkach jak żona pana Boska, Renata, Krasnowska nazywała się, no Badzio była Wukusiula, która była wychowanką. Trzeba doświadczone zawodniczki, które były w Krajowie, pani Biela Danusza, Wiedza Zielińska, która była doświadczona zawodniczką reprezentantką Radomia, która przeszła. Mnóstwo tych zawodniczek było. Które Kolasa z Łodzi też jeździłem, bardzo dobra zawodniczka, też reprezentacja. Naprawdę to było mnóstwo dziewcząt, które grają w reprezentacji, które no naprawdę to się później nawet przenosiło na Mistrzostwa Polski. Także ten sukces i chłopaków i nasz, no to w tych latach był na naprawdę bardzo duży. Ale trzeba też wspomnieć o tym, że dyrekcja kopalni miała te możliwości, no i odbała to wszystko, bo jeżeli nie byłoby tego zaplecza, tych możliwości, tego wszystkiego, to na pewno takich wyników by nie było. A te pamiątki teraz, no ach, to jest tak, to jest taki wyczyszczony, takie wydale, kiedyś było złote, to nam dawano. Tak. Przynajmniej duże. Duże takie, tak, przeczyściłem, mówię, srebrne to chyba, to jest ten młodzieżowy. Po spotkaniu będzie można przyjrzeć. Tak, proszę bardzo, są też takie zdjęcia, tutaj nawet tutaj z kolegą Malinowskim, tutaj z kolegą Gajską, to nie. Bo tam widać, jak przepraszam, jaki był wysoki Malinowski. Tak, a ja powiem jeszcze taką, znaczy to nie była anegdota, tylko wpadliśmy na badania lekarskie tu z Sosnowcu i byliśmy mierzeni. Ja akurat buta to miałem 1,80 m nawet na tego. No i później kolegę Malinowskiego, taka starsza pani była pielęgniarka, jeszcze takie były te wagi z taką wysuwalą. I ona tak wysuwa, tak to jeszcze wysuwała. Nie wiedziałem, gdzie on stoi, czy na jakim stopie, jak mogę to zrobić. Później było tak, że myśmy go położyli na ziemię. Nie mówię, to naprawdę. No. Kreska i przecież tam coś wyszło 20 czy 11. A miałem przyjemność z nim grać przez 3 lata i jeszcze tam parę papierosy. Nazywano mnie, on kubał i patasz. Jak
dawał zabawki, go opalałem, on na wysokości... Pędka. Rozemba jeszcze była taka. Nie no, jak to że na jakimś obozie nad morzem tam pływaliśmy, tam taki pan, Jurek też był, i taki pan pływał na materacu, jak do Jurka się tam pytam, czy szanuj Bogu. Nie. Czy kolega stoi, nie? Czy stoi, nie? On mi tak stoi, tak stoi. Albo tak samo byliśmy na obozie w Wiśle. Taki koszykarz był. Dobra, w sumie był Landosz. Tak. Siedział tam w restauracji. No i tak, a my się tam z chłopakami, tam podbijali maszynę, jak myśmy. Jurek jak stał, to normalnie się śmił, bo go pierwszy raz w życiu widział. Dlatego nie mam, też miałem to na podanie bardzo nie tak. Ile żeś tu wódeczki wypili? Dużo. Bo się wchodziło do restauracji i wszyscy zaczynali pić. Cała sala się uciszała, bo takiego wielkiego nie widzieli. I wszyscy, to my się chcemy z panem napić. Słowie, dawaj, idę. Bo wtedy nikt, 2.11, no i oni widzieli, bo to... Tu są panowie bardzo wysocy, prawda, w tym pierwszym rzędzie. Muszę sobie wyobrazić całą restaurację tak wysokich ludzi i raptem wchodzi coś takiego, co pan 2.11. Ale ten pan nie miał 2.11 wzrostu, tylko 2.11 długości. On zaczynał od koszykówki, ale mówił Jurek, mówił, że bardzo nie lubią koszykówki. Ja się Jurek ciągnął, że prowadziłem we Włoszech zespół i sprowadziłem go do siebie. To Włosie takiego, bo to na południu Włoch było, to oni takiego człowieka w życiu nie widzieli. No bo, jak zobaczyli, jak przyjechał, to całe miasteczko za nim mówiło. Miał wszystko grać. Ale takiego człowieka nie widzieli. No Włosi to są jeszcze na południu Włoch zasałem. Może? Proszę bardzo. Pan trener, moje nazwisko Stachowski. Poruszył Jurka Malinowskiego, a niestety zahaczył we Włoszech, jakiś czas zgrał i nie głaskał po was panowie życzy po głowie. Nie pijaliście ptasiego mleka. Przyjechał tutaj, aby operować sobie palec, bo miał przykurz. I właśnie była sytuacja, tak jak pan tutaj mówił, że pielęgniarka nie mogła zmierzyć, ale ze snem też miał problemy. Dwa taborety trzeba było koło za łóżkiem postawić, żeby ten. Także bardzo przyjemny, sympatyczny człowiek. Jak on przyszedł do Płomienia, to mieszkał też w hotelu tam na górze. To było specjalne łóżko wygodne na stodarni, na kopalni, żeby on się mógł zmieścić. Ale bardzo sympatyczny chłopak jest, naprawdę. Nie był problem. Ale wyobraźcie sobie teraz, będąc podróżując po Polsce, nawet nie po świecie, hotele i tak dalej, jak on... Nie miał możliwości stać, jeżeli była decha z tyłu za łóżkiem, to koniec, przerąbane, to był problem. No nie, to takie no właśnie, to były problemy ze wszystkim, prawda? Dzisiaj nie myślę, że siatkarze mają problemy ze spaniem w hotelach, bo wszyscy są organizują, że to musi być zabezpieczony. Ja prowadziłem reprezentację, no i też byli chłopaki, tam Leszek Urbanowicz, pod 2 metry, to było, tak? To im mówiłem, że chłopaki, śrubokręty wozić, jak była łóżko czy coś, mówię, odkręcić tą deskę w nogach, bo przecież oni nie mogli spać. I wtedy takie były czasy, bo łóżko było, załóżmy tam te 2 metry i koniec, a nie na 2.11 przygotowane, czy na 2.5, a im trzeba było współczuć, bo faktycznie, no jak się mógł człowiek wyspać, jak miał ograniczone tam czymś te wersalsze czy łóżko. To ja mówię, chłopaki, śrubokręty, i odkręcać, że patrzy na to ten chodę, bo nawet w ośrodku w Czertynie olimpijskim, prawda, nie było specjalnie łóżek. To było normalne łóżko dla wszystkich. Teraz zrobię, bo ale jak już nie ma takiego łóżka, ale to jest rzadkość, to materace, które są na łóżkach, gdzie zawodnicy biorą, rzucają na ziemię i wtedy ewentualnie można by się tam położyć. Kiedyś materacu. Nie było materacu. Nie było, bo to nie robili tak pozy takich dla dlatego. Bo tak jak to miał 2 metry, to już występował w cyrku, nie ma pisać.
Bo każdy baryton. Ale potem Marynos miał konkurencję, bo no, przyszli koszykarze do Sosnowca. No właśnie. Więc ten Węgrosz miał też ponad 2 metry. Już kilku takim wysokim chodziło po mieście. Chcielibyśmy skończyć do oficjalną tą taką część, bo widzę, że wiem, że tutaj też ludzie będą chcieli indywidualnie no, z panami porozmawiać jeszcze może. Więc tutaj mamy kilka takich drobnych komunikatów jeszcze, póki wszyscy są. Bardzo panom dziękuję. Ja jestem założony na dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję panu Piotrowi. Za te sprostowania, bo powiem, że we mnie to tkwiło od dłuższego czasu. Niektórzy po prostu nam przekazują to, co chcą, żebyśmy usłyszeli. Ten temat pewnie jeszcze będzie nieraz wracany. Bardzo państwu dziękuję. Chciałem przy okazji tutaj jeszcze poprosić Darka Jurka. Jurek miał dwa słówka dla państwa do powiedzenia. Grzesiu Onyszko będzie organizował spacer rowerkami po okresach wschodnich Sosnowca. Chciałem państwa zapraszać do Teatru Zagłębia. Nasz Teatr Zagłębia zmienił się diametralnie na opisie ostatnich lat za sprawą, śmiało można by tak powiedzieć, dyrektora Leraczyka i pani dyrektor. Także tutaj porozkładaliśmy państwu repertuar. Naprawdę teatr się zmienił diametralnie. Ja chodzę na wszystkie sztuki i gwarantuję świetną zabawę. Poproszę Darka Jurka jeszcze te słówka. Witam. Dziękuję za te wspomnienia. Wspaniałe tutaj było dzisiaj wydarzenie, a tak jak Grzesiu powiedział, mam parę komunikatów, myślę, że państwo tutaj sympatycy Sosnowca pewnie się też tym zainteresują. W przyszłym tygodniu Forum dla Zagłębia jest współorganizatorem Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych. Impreza będzie się odbywała w piątek w Czeladzie, więc serdecznie zapraszam. Natomiast jeżeli ktoś z państwa miałby ochotę w sobotę, będzie właśnie w ramach tego Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych będzie objazdówka po osiedlu, bo tematem tego forum będą osiedla patronackie, osiedla robotnicze w Zagłębiu, ale wycieczka, która będzie w sobotę, będzie także przykłady, kilka śląskich przykładów będzie pokazane, jak tam jest zrewitalizowane i zagłębiowskie także będziemy zwiedzać. Jest to objazd autokarem i jest to wycieczka bezpłatna. Więc to można się ze mną kontaktować, tutaj z Grzegorzem powiedzmy też, jak macie kontakt z nim. Więc oczywiście w takiej sytuacji jest liczba miejsc ograniczona, bo myślę, że wiele osób będzie chętnych na darmową wycieczkę. Więc zapraszam, jeżeli ktoś z państwa jest już w tej chwili byłby zainteresowany, to tutaj proszę tam do mnie podejść, bo potrzebne są dane do ubezpieczenia. Natomiast jak mówię, jest to bezpłatnie i atrakcyjna wycieczka. Macie objazd po kilku miastach śląskich i pozagłębiowskich. Będą naukowcy, w piątek będą wykłady na ten temat, a w sobotę będą wizja terenowa, tak? Więc zapraszam serdecznie. Jeszcze Grzegorz Onyszko, dwa słówka może do państwa? Ja chciałbym zaprosić na pierwsze tak, wycieczkę rowerową. To będzie pierwsza z cyklu wycieczek rowerowych. Wiecie, klubu Cyfroza, taki u nas jest klub. W każdym razie to będzie wycieczka przez takie dzielnice Tajlówka, Bobrek, Juliusz, Maśki, Ostrowy. To będzie 11 czerwca, czyli w tym samym czasie, co taka wycieczka, kto chce sobie pojeździć rowerem, to zapraszam. O 10 jest zbiórka pod kościołem Świętego Jacka w Tajlówce. No i wyruszymy, dojedziemy aż do Ostrów. Potem będzie można się udać w różne miejsca, bo teraz jest też czas Industriady, więc też zapraszam na to wydarzenie. Druga wycieczka 16 czerwca o godzinie 17 to jest spacer po Ostrowach Górniczych, taki trochę szerszy, więc przejdziemy dużo większy dystans niż ostatnio, więc się można dużo ciekawie się dowiedzieć, zobaczyć parę ciekawych miejsc. A wreszcie trzeba się śledzić, bo potem jeszcze inne wycieczki. Ja dziękuję bardzo.